Drzwi, których nie było. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Kiedy włożyłem klucz do drzwi mojego mieszkania, w głowie lekko mi szumiało. Wszedłem, powiesiłem płaszcz i usiadłem, by zdjąć buty. Byłem zmęczony, ale miałem dobry humor, bo wieczór spędziłem w miłej atmosferze, w dobrej restauracji, a rozmowa z Karoliną, moją dziewczyną, zaliczyła pewne punkty, które popchnęły nasz związek we właściwą stronę. Tak mi się przynajmniej wydawało. Niestety, nie poszliśmy na kolację sami, ale ze znajomymi i miałem wrażenie, że lepiej byłoby, jakbyśmy porozmawiali w cztery oczy. Ona chyba też tak sądziła, bo w pewnej chwili przysunęła się i pociągnęła mnie na bok, jakby chciała, żebyśmy wyszli na zewnątrz, ale wtedy zatrzymali nas nasi wspólni znajomi. Często też na mnie patrzyła. Wykonaliśmy chyba kolejny krok, żeby razem zamieszkać, ale nie padły żadne konkretne deklaracje. Tak jednak czułem. Wróciłem do mieszkania o 23:00. Karolina zawsze się dziwiła, że nie zostaję nigdy dłużej i unikam picia alkoholu. Śmiała się, że większość wchodzi w momencie, kiedy ja wychodzę i z tego powodu nie poznałem połowy jej przyjaciół. Nie mogłem jednak postąpić inaczej. Chodziło o moje zdrowie i samopoczucie. Wielu wydaje się to śmieszne i dziwaczne, ale ja po prostu potrzebowałem każdego dnia co najmniej 10 godzin snu. W weekendy zdarzało mi się spać nawet 12. W przeszłości było to nawet 13 godzin, ale z czasem moje zapotrzebowanie na sen spadało i przez ostatnie kilka lat ustabilizowało się na poziomie około 10. Jeśli próbowałem spać krócej, organizm mnie za to karał. Miałem nudności, a nawet wymiotowałem. Kręciło mi się w głowie i bolały mnie mięśnie pleców i brzucha, tak jakbym poprzedniego dnia trenował ciężko na siłowni. Konsultowałem się z wieloma lekarzami różnych specjalizacji, bo niektórzy podejrzewali, że jestem chory, ale nigdy nic nie wykryto. Dziwili się również objawom. Przyznawali, że mogą one wystąpić przy braku snu, ale raczej ekstremalnym, a nie niedospaniu 2 godzin albo godziny. Oczywiście miałem wszystkie stosowne testy dotyczące hipersomni, a nawet narkolepsji. Nic nie wykazały. Ostatnie przekrojowe badanie, które zafundowałem sobie na 40 urodziny, wykazało, że mój wiek biologiczny to 28 lat, a wszelkie markery, wyniki krwi, prześwietlenia i badania wskazują, że nie cierpię na żadne choroby. Lekarz stwierdził, że po prostu tak mam. Śpię 10 godzin, czyli o godzinę więcej niż dopuszczalna norma, ale to nie jest 12 czy 13. Uznał, że to specyficzna cecha mojego organizmu, a nie choroba. I najwidoczniej mi służy, bo jestem zdrowy. Cierpiałem też na okresowy somnambulizm, czyli sennowłództwo, i swego czasu nawet zamontowałem kamerę, żeby zobaczyć, co podczas tych epizodów robię. Najczęściej kręciłem się po mieszkaniu, czasem przewracałem się, ale nigdy się wtedy nie budziłem. Często zdarzało się też, że podnosiłem przedmioty i upuszczałem je na podłogę. Nie dziwiłem się więc, kiedy budziłem się z bólem kolana lub guzem na głowie. Z czasem jednak przestałem się nagrywać. A kiedy podczas jednych z moich nocnych somnambulicznych wycieczek rozbiłem kamerę o podłogę, dałem sobie spokój z kupnem nowej. Po zdjęciu butów posiedziałem przez chwilę na szafce w przedpokoju, by zebrać siły. Potem od razu przeszedłem do łazienki, wziąłem szybki prysznic, umyłem zęby, a ubranie wrzuciłem do pralki. Cieszyłem się na sen. Wiedziałem, że zasnę od razu. Nigdy nie miałem problemów z zasypianiem. Zapaliłem światło w sypialni, spojrzałem w stronę łóżka i wtedy dopiero zobaczyłem drzwi, których wcześniej nie było. W mojej sypialni, spartańsko i ze smakiem urządzonej, powinno stać jedynie łóżko, szafa na ubrania, szafka nocna z lampką oraz wisieć półka z książkami. I nic więcej.
Ale tamtej nocy, obok szafy, zobaczyłem drzwi. Zwykłe, normalne drzwi wewnętrzne, a nie jakieś wrota do piekieł. Nawet pasowały do innych drzwi, które miałem w mieszkaniu, do tych, które prowadziły do kuchni, łazienki i salonu. Ale przecież tych drzwi w sypialni wcześniej nie było. Stałem przez chwilę w progu, z otwartymi szeroko ustami, wpatrując się w lśniącą srebrną klamkę. Nie wiem, na co czekałem. Chyba na to, że drzwi otworzą się same, otoczone przez dym i piekielną poświatę i wyjdzie z nich potwór. Nie byłbym też zdziwiony, jakby po prostu rozpłynęły się w powietrzu. Nie zniknęły jednak, mimo że przymknąłem oczy na kilka sekund, by dać im szansę ulecieć w niebyt. Stały tam uparcie, przyprawiając mnie o szybsze bicie serca. Pierwszą moją myślą było, że mój mózg ze zmęczenia zaczął szwankować. Czasami tak mi się zdarzało, gdy chciałem zaoszczędzić na śnie. Wiele razy się na tym przejechałem, szczególnie na początkowych etapach kariery, kiedy goniły deadline'y. Wtedy poświęcałem swoje dobre zdrowie i samopoczucie dla firmy. Myślałem, że gdy wciągnę trochę amfetaminy lub nawet po prostu nachlam się kawy, to na tym dobrze wyjdę, a w przyszłości mi się zwróci. Nigdy jednak na tym dobrze nie wychodziłem. Mój mózg wariował, gdy nie dostał odpowiedniej dawki snu. Gdy wstawałem rano, oprócz bólu i nudności, miałem wtedy wrażenie, że jawa miesza mi się ze snem. Wtedy działy się dziwne rzeczy. Dlatego poszedłem do kuchni, otworzyłem butelkę z wodą gazowaną i wypiłem jej zawartość duszkiem. Popatrzyłem w okno, żeby się uspokoić. Potem poszedłem do salonu, spojrzałem na wielki, zawieszony na ścianie telewizor i zastanawiałem się przez chwilę, czy nie włączyć nastrojowej muzyki i pomedytować kilka minut, ale zdecydowałem się jednak wrócić do łóżka. Każda minuta snu miała znaczenie, a dochodziło już w 11:30. Miałem jeszcze szansę na 9 godzin snu, ale 10 odpadało. Musiałem jednak rano ekspresowo się przygotować do pracy. Wiedziałem, że się spóźnię, ale 15 minut było dopuszczalne. Byłem w końcu menedżerem, miałem zadaniowy czas pracy i nikt nie liczył moich godzin co do minuty. Na wszelki wypadek nie akceptowałem spotkań przed 10:00, chyba że musiałem. Następnego dnia był czwartek i pierwszy meeting na Teamsie miałem o 11:00. I nie musiałem się do niego przygotowywać, więc nie czułem przymusu, by szybko zasypiać. Otworzyłem okno i odetchnąłem kilka razy świeżym powietrzem. Mieszkałem na 3. piętrze w budynku wielorodzinnym, ale było to nowoczesne budownictwo. Każde mieszkanie charakteryzowało się indywidualnym układem. Miało taras, duży balkon lub ogród. Ja z tarasu miałem widok na Mazowiecki Park Krajobrazowy. Byłem tak blisko lasu, że żaden nowo powstający budynek nie mógł mi zasłonić drzew. Zwykle przeprowadzałem się co 4 lata, ale czułem, że to miejsce jest dla mnie doskonałe. Idealne. Karolinie też się podobało i miałem nadzieję, że się do mnie wyprowadzi i założymy rodzinę. Zacząłem się zastanawiać, czy drzwi w sypialni były już widoczne rano i doszedłem do wniosku, że istnieje takie prawdopodobieństwo. Obudziłem się przed świtem i nie zapaliłem nawet światła, tylko wstałem z łóżka i poszedłem wprost do łazienki. Po toalecie poszedłem do salonu, bo poprzedniego dnia wyprasowałem w nim koszulę i tam czekały na mnie ubrania. Potem wziąłem komputer z gabinetu i po prostu wyszedłem. Tak, bardzo możliwe, że drzwi pojawiły się rano. Zamknąłem okno w salonie i wróciłem do sypialni, licząc, że drzwi jednak już nie będzie, że okażą się przywidzeniem. Ale nie. Cały czas stały wciśnięte w białą ścianę, z 3 ozdobnymi poziomymi pasami i lśniącą klamką. I wtedy przyszła mi do głowy myśl, to przecież musiał być żart Roberta. Robert Pawlus lubił przecież takie głupoty, tylko on mógł coś takiego wymyślić. Pracowałem jako menedżer średniego szczebla w dużej firmie i miałem stosunki z wieloma ludźmi. Lubili mnie, ale zdarzało się, że były to jednostki ekscentryczne.
Oni mogliby zorganizować żart takiego rodzaju jak ten. Pieniądze nie stały na przeszkodzie. Prym w tym wiódł Pawlus, którego zainspirował przed wielu laty Szymon Majewski programem Mamy Cię. Zbierał pieniądze wśród wspólnych znajomych i wcielał w życie podobne plany. Takie drzwi były w jego stylu. Opowiadali mi na przykład, jak podrzucił komuś do schowka w samochodzie prawdziwy pistolet, a do bagażnika worek z czymś, co wyglądało na zmasakrowane ludzkie ciało. Nawet zadbał o zapach. Czy zamontowanie w ciągu kilkunastu godzin drzwi w mieszkaniu nie było łatwiejsze? Sprawna ekipa poradziłaby sobie na pewno nawet w krótszym czasie. Tylko jak przekonał do tego sąsiadów Krupińskich? Po drugiej stronie drzwi mieszkało małżeństwo po 50 z 17-letnim chłopakiem, który przeżywał buntowniczy okres. Nazywał się Adam i chociaż często słyszałem, jak kłócił się z rodzicami, i to ostro, a szczególnie z matką, dla mnie był zawsze uprzejmy. Uśmiechał się do mnie w windzie i zachowywał się nieporadnie, jakbym go peszył. Raz nawet spojrzał na mnie tak jakoś dziwnie i odgarnął z czoła długie czarne włosy. Zapytał mnie, czy poczęstuję go papierosem. Skąd niby pomysł, że palę? Musiał mnie z kimś pomylić. Miał takie oczy, jakby zażył narkotyki. Przecież ja nigdy w życiu nie miałem w ustach papierosa i nigdy się nie upiłem, tak, żeby czegokolwiek żałować. Stojąc w progu sypialni, jeszcze raz zacisnąłem mocno powieki jak dziecko, które boi się potwora w szafie. Odliczyłem głośno do 10 i otworzyłem oczy, ale niestety drzwi nadal tam były. Białe, z klamką taką jak w sypialni i w kuchni. Pod klamką znajdowała się dziurka na klucz. I wtedy dopiero dostrzegłem, że nowością są nie tylko drzwi. One nie pojawiły się znikąd. Wcześniej to miejsce na ścianie zasłaniała szafa na ubrania. Była teraz odsunięta na lewo. A więc żartowni się nie musieli wstawiać drzwi prowadzących niewątpliwie do mieszkania Krupińskich w ciągu jednego dnia. Mogli rozłożyć pracę. Tym bardziej, że szafa była szeroka i sięgała niemal sufitu. Wszystko stało się jasne. Uspokoiłem się. Nie miałem ochoty wchodzić przez te drzwi do mieszkania obok. W ogóle nie byłem ciekawy, co tam jest. Pewnie przygotowali tam dla mnie niespodziankę, na przykład scenę morderstwa albo jakąś dziką orgię seksualną. Nie chciało mi się jednak w to bawić. Gdy tajemnica została rozwiązana, poczułem się senny. Zgasiłem światło i położyłem się po prostu do łóżka. Miałem tylko nadzieję, że nikt przez te drzwi nie wyjdzie i nie przerwie mi odpoczynku. Obudziłem się o 8:28, czyli o 2 minuty przed budzikiem. Do tego stopnia zapomniałem o sprawie z drzwiami, że założyłem kapcie i poszedłem po prostu do szafy po ubrania. Dopiero gdy usiadłem na łóżku ze skarpetkami i bielizną, zorientowałem się, że szafa stoi na swoim dawnym miejscu. Nie była już odsunięta na lewo. Patrzyłem na nią przez chwilę nieufnie, jakby jej otwarte drzwi mogły się w każdej chwili zamknąć jak paszczęki krwiożerczego stwora. Stała tam jednak nieruchomo i się nie poruszała. Na wieszakach wisiały marynarki i koszule, a na półkach złożone spodnie i uprasowana pościel. Próbowałem się roześmiać, przekonać samego siebie, że mi się przywidziało i poprzedniego dnia na ścianie nie pojawiły się żadne drzwi i szafa nie była odsunięta, ale te wszystkie starania nie dały rezultatu. Na piersi wisiał mi ciągle ciężar. Gorzki posmak utrzymywał się w ustach, a w głowie osadziło się przeświadczenie, że przede mną już wkrótce ważny, nieprzyjemny obowiązek. Poszedłem do łazienki umyć zęby. Nie wytrzymałem jednak długo przed lustrem i z brzęczącą soniczną szczoteczką w ustach wróciłem do sypialni. Wyjąłem z szafy jedną ręką spodnie, koszulę oraz marynarkę i rzuciłem je na łóżko. Potem wbiłem wzrok w zasłaniający ścianę mebel. Czułem, że za szafą są drzwi, chociaż nie mogłem ich oczywiście zobaczyć.
Nie łudziłem się już, że poprzedniego dnia miałem halucynację. Czułem, że powinienem odpuścić sprawę tajemniczych drzwi za szafą, ale z większą siłą mnie przyciągały niż odpychały. Zresztą były w moim mieszkaniu. Jak mogłem je zignorować? Każdy mógł przez nie wejść i wyjść. Żarty żartami, ale tu chodziło o bezpieczeństwo. Podszedłem bliżej do szafy. Przylegała do ściany tak dokładnie, że nic nie mogłem za nią dojrzeć. Zbliżyłem do szpary nos, sprawdzając, czy nie wyczuję zapachu farby, silikonu lub czegoś, co by wskazywało na niedawny montaż drzwi i w ten sposób demaskowało głupi żart Roberta. Nic jednak nie wyczułem. Szczoteczka zabrzęczała, sygnalizując koniec szczotkowania. Wróciłem do łazienki, umyłem twarz, wysuszyłem się i z elektryczną golarką wróciłem do sypialni. Patrzyłem na szafę, jak na przeciwnika. Wiedziałem, że wystarczy tylko ją przesunąć i przekonam się, co jest na ścianie. Miałem przecież tyle siły, żeby to zrobić, bo wszystkie meble w moim mieszkaniu były podbite grubym filcem, by nie uszkodziły drogiej dębowej podłogi. Skończyłem golenie, wróciłem do łazienki, zbadałem gładkość policzków i dokończyłem toaletę. To, co robiłem, było oczywiście zwykłą prokrastynacją. Odsunięcie szafy zajęłoby mi przecież 5 sekund. Mogłem to zrobić i podczas mycia zębów, i podczas golenia, ale bałem się, że za nią będą drzwi. Byłem pewny, że tam będą, ale bycie pewnym i naoczne stwierdzenie to dwie różne sprawy. Ubrałem się w garnitur i już byłem gotowy do wyjścia, ale ciężar na piersi i kwaśny posmak w ustach nie dawały mi spokoju. Musiałem wiedzieć. W pracy nie mógłbym się na niczym skupić. Musiałem sprawdzić, czy miałem omamy, czy naprawdę. Robert robi sobie głupi kawał. Gdyby drzwi tam były, to oznaczałoby to, że gdy spałem, ktoś przez nie wszedł, przesunął szafę i opuścił mieszkanie w inny sposób. Nawet nie miałem siły, by sprawdzać, czy drzwi na taras albo któreś z okien były otwarte. Co za różnica. Musiałem w końcu przesunąć tę cholerną szafę i wiedzieć, na czym stoję. Położyłem torbę z laptopem na szafce na buty i wróciłem do sypialni. Byłem zdecydowany skończyć z niepewnością. W momencie, kiedy przekroczyłem próg pomieszczenia, smartfon w kieszeni zabrzęczał. Odruchowo sprawdziłem wiadomość. Była od Karoliny. Ustawiłem dla niej specjalny efekt dźwiękowy dla przychodzących wiadomości. Gdy spojrzałem na ekran, poczułem najpierw zdziwienie, a potem złość. Karolina w 2 krótkich zdaniach zakończyła nasz związek. Napisała, że myślała o tym długo, że do siebie nie pasujemy i nie chce się już spotykać. Przez SMS-a, jak niedojrzały nastolatek. Zapomniałem natychmiast o tajemniczych drzwiach w sypialni i nie miałem już głowy na przesuwanie szafy. Wróciłem do przedpokoju. Założyłem buty i wściekły pojechałem do pracy. Karolina odebrała połączenie ode mnie dopiero po południu, kiedy wracałem już z biura do domu. Michał, to będzie nasza ostatnia rozmowa. Poinformowała mnie na wstępie. Brzmiała dziwnie sztywno i oficjalnie, jakby tej rozmowie przysłuchiwał się prawnik i składałaby zeznania w sądzie. Po prostu... Nie rozumiem, Karolina. Odparłem. Starałem się mówić spokojnie, ale spokojny nie byłem. Serce waliło mi mocno, w ustach wyschło, a głos drżał ze zdenerwowania. I usłyszała to na pewno. Jak to nie rozumiesz? Zapytała zdziwiona. Jak możesz nie rozumieć? Po prostu zdałam sobie sprawę, że chciałabym być z normalnym człowiekiem. Jesteś miły i w ogóle... Ale te twoje dziwne zwyczaje są nie do przejścia. Wczoraj chciałam, żebyś... A ty... Dobra, wiesz przecież dokładnie, co się stało i co mi powiedziałeś. No właśnie nie wiem. Mówiłem ci przecież, że muszę się wyspać. W pracy miałem coś ważnego i musiałem być skupiony. Nic na to nie poradzę, że muszę się wyspać. No właśnie, znowu to samo. Mruknęła i jej głos stał się gorętszy. Zaczęła się nieco jąkać. Zawsze tak się działo, gdy była zdenerwowana. Przecież wszystko było dobrze. Nie pamiętasz, co mówiliśmy? Tak?
I nie masz mi jeszcze czegoś do powiedzenia? Czegoś do wyznania? Ty zawsze się zachowujesz, jakby pewnych rzeczy nie było, jakby nie istniały. I ja się na to już nie zgadzam. To jest chore. Ja nie... Byłem z tobą szczery i naprawdę... Bo wiesz, co się okazało? Przerwała mi. Już krzyczała. Jej gniew był gorący jak magma. Nie potrafiła utrzymać go na wodzy. Wylewał się z niej. Czapa wulkanu już pękła i rozprysła się na kawałki, wypchnięta przez ciśnienie. Wiesz, otóż mamy wspólnego znajomego i ten znajomy gdzieś się widział i widział, co robiłeś i usłyszałam o tym od niego wczoraj. A kiedy to było? Jaki to znajomy? To jakieś nieporozumienie na pewno. Dlaczego od razu takie kroki? Wszystko można rozbroić przez rozmowę. Sama to przecież często powtarzasz. Co za różnica, co powtarzam? Są rzeczy, których nie można po prostu zarozmawiać. Po prostu czasem się nie da. I tyle. 4 lata byliśmy razem, a w pierwszym roku znosiłem tego twojego fagasa. To był dopiero wspólny znajomy. Jakie razem? Odparła, jakbym nie wspominał o otwartym charakterze naszego związku i to tylko z jej strony. Może dla ciebie razem, ale dla mnie to nie było razem. Przecież proponowałem, żebyśmy zamieszkali u mnie. Niby tak, ale te twoje dziwaczne warunki i ciągle zmieniałeś zdanie. Nie zmieniałem, to ty kręciłaś nosem. Nawet wczoraj cię zaprosiłem, przecież ty byłaś u mnie, wiesz, że powinnaś wprowadzić się do mnie. O, już znowu zaczyna. Ty. Ty powinnaś, ty, tamto, ty powinnaś. Co mnie tykasz, jak prostak z podstawówki? A gówno, nigdzie się nie wyprowadzę. 4 lata mi zmarnowałeś, 4 lata zmarnowane, dupku. Co? To ty mi zmarnowałaś, ty ciągle odkładałaś. Przerwałem, bo zorientowałem się, że się rozłączyła. Rąbnąłem w kierownicę i zacisnąłem zęby. Miałem jej dość, głupia krowa. Ja mam jeszcze czas, znajdę sobie kogoś innego. Jestem dobrze sytuowanym mężczyzną i moja żona wcale nie musi być idealna. Wystarczy, żeby była miła i żebyśmy mieli dzieci. Zjechałem z ulicy i zaparkowałem na chodniku, by się uspokoić. Jazda podczas takiego wzburzenia, jakie czułem, była niebezpieczna. Nie chciałem spowodować kolizji przez tą głupią krowę. Czułem zgagę w gardle i ręce zaczęły mi się trząść. Wysiadłem z samochodu i przespacerowałem się po chodniku. To nie był pierwszy raz, kiedy mój związek legł w gruzach. Średnio działo się to co 4 lata, jak wybory parlamentarne. Po 4 latach moje związki rozpadały się, a wraz z nimi rozpadało się moje życie. A może lepiej by powiedzieć, ulegało znacznej modyfikacji. 4 razy zmieniałem mieszkania i nawet 3 razy wyprowadzałem się do innego miasta. Nie miałem rodziny i nic mnie nigdzie nie trzymało. Przyjaciele. W tych czasach nie ma takich ludzi. Może kiedyś byli, ale teraz już nie ma. Nadają się do lajkowania co najwyżej. Przyjaźń między ludźmi to już przeszłość. Ludzie łudzą się, że istnieje, ale gdy się powie sprawdzam, to się okazuje, że wszyscy mówią pas. I szczerze mówiąc, też bym powiedział pas, gdyby ktoś z moich niby przyjaciół z portali społecznościowych czegoś ode mnie chciał. To były tylko buzie w kółeczkach na ekranie. Dlaczego miałbym się męczyć dla jednej z nich, jak pozostałe 100 było nadal uśmiechniętych? Mógłby co najwyżej liczyć na emotkę i kilka słów na pocieszenie. Chodziłem chodnikiem, mając ochotę rzucić wszystko w diabły. Gniew uleciał ze mnie dopiero po 15 minutach. No to co jest za tobą? Mruknąłem, stojąc przed szafą w sypialni. Co tam za tobą jest? Po powrocie do domu przebrałem się w dres i zdążyłem wypić 2 kieliszki koniaku. Sprawiły, że zniknęły ostre kąty. Wszystko stało się obłe, nieco mniej poważne i oddzielone ode mnie bezpieczną błoną. To właśnie robił alkohol i właśnie dlatego piłem. Rozejrzałem się po sypialni w poszukiwaniu kamer, ale oczywiście takich nie znalazłem. Byłem jednak przekonany, że gdzieś są. No to patrzcie, żartownisie, co zrobi Michał Dorlusz. Krzyknąłem, rozkładając ręce, jak sztukmistrz, który pokazuje, że nic nie ukrywa. Michał Dorlusz, wasz znajomy, z którego robicie sobie jaja.
A ty, Robercie, nie oszukałeś mnie. Dzisiaj w pracy wyparłeś się wszystkiego koncertowo, ale ja znam twoje umiejętności aktorskie, więc mnie nie oszukasz. Wiem, że za wszystkim stoisz. Tyś jest mózg całej tej drzwiowej operacji. No, ale jestem ciekawy, co tam wymyśliłeś. Co tam za tymi drzwiami jest? Macie transmisję na żywo? Podregulowaliście odbiorniki? Popcorn na kolanach? Uwaga! Akcja! Podszedłem do szafy od boku i przesunąłem ją barkiem bez trudu. Miałem oczywiście nadzieję, że to, co zauważyłem poprzedniego dnia, okaże się przywidzeniem. Ale tkwiły tam w białej ścianie drzwi, których wcześniej nie było. Ojej, jaka niespodzianka! Krzyknąłem. Tu są drzwi, których wcześniej nie było. Może prowadzą do piekła? A może są otwarte? Nacisnąłem klamkę i pociągnąłem za nią. Potem popchnąłem na wszelki wypadek, ale drzwi nie drgnęły. No dobrze, czyli zamknięte! Krzyknąłem do mojej, jak mi się zdawało, publiki. Czyli mam się włamać do własnego mieszkania. O nie, niedoczekanie wasze. To by było całkowicie głupie. Ale nie, mam przecież klucz. Gdzieś mam, bo zamek jest identyczny jak do sypialni. Zamilkłem, bo coś zwróciło moją uwagę. Drzwi wcale nie były nowe. Przy podłodze pokrywały je delikatne pajęczyny i kurz. Przejechałem po nich palcem i opuszka zrobiła się czarna, ledwie po kilkunastu centymetrach, a na powierzchni drzwi pojawiła się smuga. Potem sięgnąłem do górnej części framugi i na podłogę posypały się koty kurzu. Do tego farba nie była śnieżnobiała i lśniąca, ale pożółkła, tak jak na drzwiach do sypialni i do salonu. Robert nie był aż takim perfekcjonistą. Gdzie on by znalazł takie same drzwi, czteroletnie i podobnie stare, i jak przykryłby je warstwą kurzu? To było możliwe, ale nawet jak na niego takie szczegóły, to za dużo. Przytknąłem nos do miejsc, gdzie znajdował się silikon maskujący niedoskonałości montażu framugi. Nie miał zapachu. Drzwi na pewno nie zostały wstawione poprzedniego dnia. Farba wokół otworu drzwiowego również nie różniła się odcieniem od reszty ściany. Usiadłem na łóżku. Zwątpiłem w to, że to był żart Roberta. Miałem ochotę napić się jeszcze koniaku, zasunąć te drzwi szafą i obejrzeć sobie film na Netflixie lub HBO lub innej platformie streamingowej. Płaciłem za wszystkie. Lubiłem się zrelaksować przy kinie domowym. Pierdolić to. Szepnąłem pod nosem, ale wtedy wymyśliłem nagle, w jaki sposób mogłem sprawę rozstrzygnąć raz na zawsze. Przecież miałem plan mieszkania, trzymany w segregatorze, a oprócz tego plan całego piętra. W ten sposób mogłem się dowiedzieć, czy drzwi istniały, kiedy się wprowadzałem. Wtedy nie miałbym wątpliwości, czy zwariowałem, czy ktoś robił sobie żarty. Poszedłem do mojego biura, niewielkiego pokoju, w którym pracowałem w czasie pandemii. Stał tam regał z szafkami, gdzie trzymałem segregatory z rachunkami, zeznaniami podatkowymi oraz pozostałą dokumentacją. Szybko odnalazłem ten związany z mieszkaniem. Przerzuciłem faktury, umowę kredytu hipotecznego, polisy ubezpieczeniowe i wiele innych dokumentów, ale na plan mieszkania ani plan budynku nie natrafiłem. A przecież powinny tam być. Pamiętałem dokładnie, że przekazywał mi je agent nieruchomości. Nie było też możliwości, żebym je wyrzucił. Ja nie pozbywałem się żadnych dokumentów. W moich papierach trzymałem nawet pierwszy PIT, który złożyłem do urzędu skarbowego prawie 20 lat temu. Miałem nawet wszystkie świadectwa ukończenia klas z podstawówką włącznie. No to jednak Robert maczał w tym palce. Mruknąłem. Nie miałem już jednak ochoty grać w jego grę, chociaż musiałem przyznać, że był dobry w te klocki. Chciał pewnie, żebym wziął klucz od swojej sypialni, otworzył drzwi i tym samym włamał się do mieszkania sąsiada, które przecież musiało być po drugiej stronie, bo co innego? Tylko co miałem tam zobaczyć? Pewnie nic przyjemnego. Postanowiłem jednak pokrzyżować plany Pawlusa i zachować się w taki sposób, jakiego nie mógł przewidzieć. Wyszedłem na klatkę schodową,
i zapukałem do drzwi sąsiada spod 23, z którym dzieliłem ścianę. Czekałem długo, ale nikt nie otwierał. A może tylko tak mi się wydawało, przez zdenerwowanie, bo czas wtedy płynie inaczej, szczególnie, że trochę wypiłem. Zapukałem drugi raz, tym razem mocniej, a potem nacisnąłem dzwonek. Przytrzymałem go długo i nieuprzejmie, ale uprzejmości mnie w tamtej chwili nie obchodziły. Kiedy miałem już odejść, usłyszałem, że szczęknął zamek i drzwi uchyliły się. W progu stanął Adam, syn Krupińskich. Na szyi wisiały mu słuchawki. Popatrzył na mnie zdziwiony, ale po chwili uśmiechnął się. Jego brązowe oczy błysnęły, jakby spodziewał się po mnie czegoś przyjemnego. — Sorry, Michał, ale słuchałem, nie? — wskazał na słuchawki. — Co tak wcześnie? Odgarnął długie włosy i uśmiechnął się. I ten uśmiech był dziwny, bardzo dziwny. Przez moment zgłupiałem, dlaczego do mnie powiedział Michał, jakbym był jakimś Rosjaninem. A może mi się przesłyszało? I dlaczego po imieniu? To był z jego strony rodzaj jakiegoś buntu? Nie wiedziałem, bo nie znałem się na nastolatkach. Byłem wychowankiem domu dziecka i nastolatkowie różnili się tam od tych, którzy żyją, jak to mówiliśmy, na normalce. Michał? Zdziwiłem się. Dlaczego Michał? Pokręcił na to głową i zmieszał się. Przejęzyczyłem się, Michał. Mam kumpla Michała. I niedawno z nim gadałem, to tak jakoś się język przyzwyczaił. Kiwnąłem głową i stałem tam, milcząc. Czas mijał, a ja zastanawiałem się, co powiedzieć. Miałem kazać się wpuścić, bo chciałem sprawdzić, czy nie pojawiły się u nich drzwi? Na szczęście Adam sam przerwał krępującą ciszę. Wchodź proszę, niestety, albo stety, rodziców nie ma. Napijesz się czegoś? Zostawił drzwi otwarte i wszedł do mieszkania. Było urządzone z przepychem. Stare, antyczne meble, stuletnie dywany, drogie obrazy i mieli tam nawet kominek. Mieszkanie było pięciopokojowe. Jego centrum stanowił 40-metrowy salon z kilkoma kanapami i fotelami oraz stolikami. Idealny do małych przyjęć. Napijesz się czegoś, Michał? Zapytał Adam i ruszył w stronę przeszklonego barku z butelkami. Nie, wykrztusiłem. W końcu udało mi się odezwać. Byłem zaskoczony, a nawet otumaniony tym, co się działo. Myślałem, że chłopak tylko się popisywał, mówiąc mi po imieniu. Może chciał wywołać moją złość, podroczyć się, ale nie. On wydawał się czuć naprawdę swobodnie w mojej obecności. To ja czułem się przy nim stremowany, mimo że miałem trochę w czubie. Na pewno? A może po prostu piwko? Jest kilka w lodówce, mogę przynieść z kuchni. Skierował się w tamtą stronę. Oblizałem usta. Mogłem wykorzystać okazję. Ściana, która łączyła moje mieszkanie z mieszkaniem sąsiadów, przebiegała w pokoju sypialnym i kuchni. Kuchnie były oczywiście obok siebie, bo korzystały z tych samych otworów wentylacyjnych. Dobrze, napiję się szklaneczkę. Zgodziłem się. Bardzo dziękuję. Jesteś bardzo uprzejmy. Adam skierował się do kuchni, a ja poszedłem za nim, ale w ostatniej chwili skręciłem i zajrzałem do sypialni. Stanąłem zdumiony w progu. Ściana, która była wspólna dla mojego mieszkania i mieszkania Krupińskich, powinna być prosta, ale łamała się w taki sposób, że tworzyła u nich otwartą garderobę, głęboką na 2,5, a szeroką na 3 metry. Wisiały w niej garnitury i sukienki. Nigdzie nie dojrzałem drzwi. Cofnąłem się do salonu. Krew pulsowała mi w głowie, bo zrozumiałem, że taka sama garderoba występuje u mnie w mieszkaniu. Musiała, a to oznaczało, że drzwi gdzieś prowadzą i zawsze prowadziły. Sąsiedzi nie mieli z tym nic wspólnego. Na sztywnych nogach wszedłem do kuchni. Adam zdążył już wyjąć piwo z lodówki i nalać mi małą szklaneczkę. Dlaczego mnie tak witał? Przecież się nie znaliśmy. A może jednak to był spisek, tylko Robert okazał się sprytniejszy niż mi się wydawało. Dobrze się czujesz? Zapytał Adam. Jakoś tak poczerwieniałeś na twarzy.
Popatrzyłem mu w oczy i zdziwiłem się. Wydawał się naprawdę zatroskany moim samopoczuciem. Chłopaki w jego wieku nie przejmują się zazwyczaj zdrowiem ojca ani matki, a co dopiero sąsiada. Wiesz co, muszę chyba odpocząć. Odparłem, nie przyjmując od niego piwa. Wrócę lepiej do siebie po prostu. No dobrze, ale przecież z czymś przyszedłeś. Myślałem, że... Przerwał i otworzył zaraz usta, jakby coś zrozumiał. No dobrze, to odprowadzę. Ale znowu co, Adam? Zapytałem. O co chodzi? Chłopak poprowadził mnie do drzwi wejściowych. Odwrócił się do mnie, gdy już je otworzył. Myślałem, że znowu się jakiś sąsiad będzie skarżył na te sobotnie próby. Ale dobrze wytłumiłem przecież i nie słychać niemal. Gitara elektryczna potrafi być głośna i potrafi wkurzyć. I zawsze robię po południu, więc ten... Wyszedłem na korytarz. Mi nie przeszkadza. W sobotę rzadko jestem w domu. Nigdy nie słyszałem, żebyś grał. No to dlaczego przyszedłeś? Zapytał ponownie. Na szczęście przygotowałem sobie wymówkę, idąc przez salon. Kłamstwo za kłamstwo. Niechcący przytarłem lakier samochodu twojego ojca w garażu. Niewielkie otarcie, ale lubię takie rzeczy załatwiać. Lepiej się z tym czuję. Okej, odparł Adam i uśmiechnął się znowu. To jak ojciec wróci, to mu powiem. Załatwicie to sobie razem. No to cześć. Zamknął za sobą drzwi, a ja poszedłem do mieszkania z ciężarem zawieszonym na szyi i sercu. W piersi pulsowało mi gorąco. Teraz już wiedziałem, że za drzwiami był pokój. Musiał być. Za drzwiami był pokój i to od początku. Ale dlaczego? Jak to się stało, że o nim nie wiedziałem? To było niepojęte. Nie mieściło mi się w głowie. Czy ja oszalałem? Wszedłem do swojej sypialni, usiadłem na łóżku i patrzyłem się tępo w drzwi przed sobą. Doszedłem do wniosku, że tam nie mogło być pokoju. Nie mogło. Może po prostu Robert był na tyle sprytny, że sprawił, że sypialnia sąsiadów wyglądała tak, jak wyglądała. Może to była sztuczna ściana z tektury i może dlatego ten chłopak Adam zachowywał się tak dziwnie. Musiał mieć ubaw i ledwo powstrzymywał śmiech. Coś mnie ciągle powstrzymywało, ale postanowiłem w końcu, że muszę je otworzyć. Trudno, niech tam sobie będzie co chce. Miałem przecież prawo otworzyć drzwi we własnym domu. Jak to będzie żart, to przecież korona mi z głowy nie spadnie. Mogłem dać się ośmieszyć, proszę bardzo. Obiecałem sobie jednak, że zbadam ściany pomieszczenia, czy nie są z dykty lub kartonu. Poszedłem do gabinetu i wyjąłem z szuflady kluczy do sypialni. Był tam, gdzie powinien być. Nigdy go stamtąd nie wyjmowałem. Od lat. Dlaczego miałem się zamykać we własnej sypialni? Nagle jednak przyszło mi do głowy, że był sposób, by sprawdzić, czy pokój należy do mieszkania i czy padłem ofiarą żartu, czy nie. Miałem przecież dokumentację kredytową, która wskazywała powierzchnię mieszkania. Pobiegłem do gabinetu, wyjąłem segregator i była tam. Moje mieszkanie miało 84 metry kwadratowe. Wystarczyło więc, że zmierzę pokoje i sprawdzę, czy brakuje powierzchni. Nawet niedokładne mierzenie na pewno wykryje brak około 8 metrów kwadratowych. To było przecież bardzo dużo. Przez następne pół godziny chodziłem z miarką pod ścianami, by utworzyć plan mieszkania, a potem przerysowałem go na kartkę papieru. Moje obliczenia były bardzo dokładne, co do centymetra. Wyniki sprawiły, że usiadłem na łóżku w salonie, bo zrobiło mi się słabo. Wyszło mi, że mieszkanie liczyło prawie 77 metrów kwadratowych, a więc brakowało 7 do pełnej powierzchni. Pokój za drzwiami istniał. Tylko jak mogłem o nim zapomnieć? Czy w ogóle można zapomnieć o pokoju we własnym mieszkaniu? Siedziałem na kanapie, kiwając się w przód i w tył przez kilkanaście minut, przypominając sobie okoliczności zakupu i urządzania mieszkania. Nie kupiłem go od dewelopera. Pierwszy właściciel sprzedał mieszkanie po roku. Moje wspomnienia były zamglone i niekonkretne, ale w końcu przypomniałem sobie, że nawet nie wykonywałem żadnych zmian w wystroju mieszkania. Styl mi się podobał. Wszystko pozostało niemal tak, jak urządził to poprzedni właściciel. Zrobiłem jedynie zmianę płytek w łazience i inny kolor ścian w salonie, ale sypialnia pozostała bez zmian. Wstawiłem tylko swoje łóżko i stolik nocny. Szafa
została po poprzednim właścicielu. Poza tym, w tamtym czasie przebywałem w Meksyku na 3-tygodniowym przekazaniu procesu z mojego service center z Warszawy. Pojechałem tam, żeby mieć szansę na awans, dlatego urządzanie mieszkania przekazałem profesjonalistce, pani Alicji, która zajęła się wszystkim za mnie. Wróciłem już na gotowe. Nic nie zmieniałem od tamtego czasu. Wszystkie meble stały na swoich miejscach, aż do wczorajszego dnia, kiedy ktoś przesunął z jakichś powodów szafę. Ale kto? Poszedłem do kuchni zrobić sobie kawę. Starałem się nie patrzeć w stronę sypialni, jakby w tamtym pokoju przebywał ktoś, kogo się obawiałem i nie chciałem napotkać jego wzroku. W kuchni, przy parującym kubku kawy, jeszcze raz przemyślałem sprawę. Uznałem, że poprzedni właściciel najprawdopodobniej nie miał otwartej garderoby jak sąsiedzi, ale postanowił urządzić sobie zamiast niej pokój. Z jakichś jednak powodów szafa została przystawiona, a drzwi do niego prowadzące zasłonięte. W tamtym czasie pokazywano mi naprawdę wiele mieszkań i mogłem zapomnieć, gdy pokazywał mi go agent nieruchomości. Może ekipa, która przygotowywała mi mieszkanie, zastawiła drzwi, gdy wnosiła moje łóżko. To był duży mebel, a szafa stała naprzeciwko drzwi, więc byłoby im wygodniej przestawić ją trochę na prawo. Dziwny był to wypadek, ale przecież mogło się zdarzyć. A może to był żart? Może ta Alicja nie rozliczyła się uczciwie z ekipą i zostawili mi taką niespodziankę? Tylko że wtedy zamurowaliby jakieś śmierdzące rzeczy w ścianie. Kto to widział, żeby zasłaniać szafą drzwi? Co to za zemsta? Najbardziej prawdopodobne wydało mi się jednak przypadkowe zasłonięcie drzwi przez ekipę wnoszącą łóżko. Trzymała się jakiejś logiki. Tylko jak mogłem zapomnieć o dodatkowym pomieszczeniu w moim mieszkaniu? I dlaczego ktoś odsunął szafę w nocy i tak ją zostawił? Oznaczało to, że obcy wszedł wczoraj do mojego mieszkania, odsunął ją i... No właśnie co? Czego on tam szukał? I wtedy nagle mnie olśniło. Może to zrobiono specjalnie. Może ta Alicja przekazała komuś klucze i ktoś sobie tam zrobił schowek na jakieś zrabowane rzeczy. Mieszkałem sam, często wyjeżdżałem służbowo, nie miałem w mieszkaniu alarmu i mając klucze mogli sobie swobodnie z niego korzystać. Może właśnie o to chodziło. I może poprzedni właściciel dlatego sprzedał mieszkanie po roku. Oznaczało to, że korzystał z garderoby jak ze schowka wiele razy, ale poprzedniego dnia z jakiegoś powodu zapomniał zasłonić drzwi szafą. Tak, to miało sens, ale spowodowało, że ciężar w mojej piersi stał się dotkliwszy, a kwaśny posmak w ustach zmieszał się z goryczą. Zacząłem się bać tak bardzo, że ręce mi się zatrzęsły i zakręciło mi się w głowie. Usiadłem na łóżku i patrzyłem na drzwi, słysząc przeciskającą się przez skronie krew. Wiedziałem, że muszę otworzyć te cholerne drzwi, po prostu musiałem. Ściskałem w spoconej dłoni klucz, ale nie mogłem przez długą chwilę zmusić się, by wstać z łóżka. W końcu jednak włożyłem klucz do dziurki i przekręciłem go. Zamek szczęknął. Pociągnąłem za klamkę i drzwi ustąpiły. Stałem w progu, rozglądając się po pomieszczeniu. Byłem wystraszony tym, co zobaczyłem. Było o wiele gorzej, niż początkowo myślałem. Na pierwszy rzut oka pomieszczenie przypominało studio nagraniowe, ponieważ ściany i sufit oklejono gąbką w piramidki, a podłogę płaską gumową wykładziną. Wystawała ponad parkiet w sypialni o dobre 5 cm. Pokój na pewno nie służył jednak do nagrań. Na środku znajdował się przezroczysty, wykonany z plastiku prostopadłościan o wysokości metra. Od góry, jak sarkofag, wieńczyło go wieko z 3 stalowymi zawiasami, zamykane na 3 kłódki. Plastik był gruby na kilka centymetrów, w niektórych miejscach porysowany, ale na pewno mocny na tyle, by nikt bez odpowiednich narzędzi nie wydostał się ze środka. Wiedziałem, że mam przed sobą więzienie. Na dnie prostopadłościanu leżał materac i wałek pod głowę, a wieko posiadało w kilku miejscach nawiercone otwory, które można było zasłonić lub odsłonić, przesuwając kawałki plastiku.
Od sarkofagu odchodziła srebrna rura prowadząca do jednego z otworów wentylacyjnych umieszczonych w suficie. Więzień w środku nie mógł się udusić z braku powietrza. Widocznie nie taką przewidziano dla niego śmierć. Z bocznych ścian pomieszczenia zwisały dziurkowane czarne pasy zakończone klamrami. Po lewej od wejścia wmurowano cztery obciągnięte skórą deski z kilkoma składanymi podporami, pozwalające ustawić je na różnej wysokości i pod różnym kątem. Od razu zdałem sobie sprawę, że są po to, by ułożyć ciało człowieka w wybranej pozycji i je usztywnić, nie dając możliwości ruchu. W rogu, przy drzwiach, stał wysoki druciany kosz umieszczony na platformie na kółkach. Do środka ktoś włożył mocny, lśniący, 120-litrowy worek na gruz. Zacząłem szybciej oddychać. W gardle zrobiło mi się sucho. Nie podobało mi się to, co zobaczyłem. Nie mieściło mi się to w głowie i nie tego się spodziewałem. Żołądek skurczył mi się i poczułem ból w podbrzuszu. Wycofałem się z pomieszczenia i usiadłem na łóżku. Wszystko wokół mnie wydawało mi się nierzeczywiste. Jak to możliwe, że to się działo naprawdę? Jak to możliwe? Poczułem się nagle ciężki i miałem ochotę zasnąć. Niemal na 100% czułem, że jeśli położę się do łóżka, to następnego dnia wszystko się zmieni. Nie będzie pomieszczenia i nie będzie tego koszmaru. To nie była jednak jeszcze moja pora. Nie mógłbym zasnąć. Dochodziła dopiero 7 wieczorem. Położyłem się na łóżku, ale tylko na chwilę, by uspokoić rozbiegane myśli. Bo co się takiego stało? Znalazłem pomieszczenie z umieszczonym pośrodku plastikowym akwarium, które wydawało się przeznaczone, by więzić w nim człowieka. Wytłumione, więc nikt nie chciał, żeby usłyszano, co tam się dzieje. Na ścianie naprzeciwko drzwi dojrzałem sięgające sufitu szafki, duże, razem kilkanaście, jak skrytki w banku lub miejsce do schowania ubrań na basenie. Szafki miały różny kształt, od dużych o długości metra do 30 centymetrów. Zrozumiałem, że mebel przede mną musiał być zrobiony na wymiar. Niepokoiły mnie też belki folii pakowej, leżące na podłodze pod boczną ścianą. Kojarzyły mi się z surowym mięsem. Było ich co najmniej 3 i tylko jedna w połowie zużyta. Nad belkami ktoś wbił w gąbkę nóż. Ostrze zagłębiło się aż po rękojeść. Wiedziałem, że odpowiedź do czego służy pomieszczenie znajdę w szafkach. Na razie wyglądało to na miejsce, gdzie można przetrzymywać porwanego człowieka i robić z nim rzeczy, o których wolałem nie myśleć. Oklejone gąbką ściany i plastikowy sarkofag mogły skutecznie wytłumić wszelkie okrzyki uwięzionego człowieka. Do tego stopnia, że pewnie nie słyszałbym nic, śpiąc w sypialni. Zresztą do plastikowej trumny prowadziła gumowa rurka, przez którą zapewne aplikowano porwanym usypiający gaz. Więźniowie mogli być jeszcze unieruchomieni i zakneblowani, co jeszcze bardziej redukowało hałas. Przypomniałem sobie, że w niektóre wieczory, tuż przed zaśnięciem, słyszałem coś za ścianą. Przekonany byłem jednak, że to seksualne harce sąsiadów lub odgłosy dochodzące od strony lasu. Teraz jednak zrozumiałem, że tak nie było. Wtedy ktoś musiał być w pomieszczeniu za szafą. Ale kto? W pierwszej chwili pomyślałem, że powinienem po prostu zadzwonić na policję. Oczywiście będzie im trudno uwierzyć w to, co im powiem i może znajdą jakiś paragraf, by mnie o coś oskarżyć, ale wtedy przynajmniej zrzucę z siebie ten ciężar, który pojawił mi się na piersi. Sięgnąłem po telefon i niemal wystukałem numer, ale wstrzymałem się. A jeśli w szafkach jest coś takiego, co pozwoli mnie oskarżyć o poważne przestępstwo? A jak ludzie, którzy wczoraj zostawili odsuniętą szafę, umieścili tam kilogramy narkotyków albo broń? Za posiadanie narkotyków w dużych ilościach groziły długie kary więzienia i trudno będzie udowodnić, że jako właściciel mieszkania nie wiedziałem, co jest w szafkach. Nikt by nie dał wiary, że mieszkam w mieszkaniu 4 lata i nie wiem o istnieniu jednego z pomieszczeń. Sam nie mogłem nadal w to uwierzyć. Musiałem przecież widzieć plan mieszkania, gdy je kupowałem. Musiałem do niego wchodzić i widzieć tę cholerną garderobę. Musiałem.
Zwlokłem się z łóżka i znowu wszedłem do wytłumionego pomieszczenia. Poczułem kwaśny zapach. Zastanawiałem się, czy to był mój własny pot, czy stęchlizna. Przed otwarciem półek na ścianie naprzeciwko drzwi obiecałem sobie, że nie będę dotykał niczego w środku. Nie chciałem, żeby ci, którzy ukrywają w moim mieszkaniu narkotyki lub przetrzymują ludzi, wiedzieli, że poznałem ich tajemnice. W głowie zaczął formować mi się plan, jak mogę wyplątać się z tej sytuacji. Musiałem dostarczyć policji dowody, że nie miałem nic wspólnego z tym, co się dzieje w moim mieszkaniu. Mogłem to zrobić jedynie instalując kamery i nagrywając mężczyznę lub mężczyzn, którzy wykorzystywali moje mieszkanie. Byłem przekonany, że przed przyjściem wpuszczali do mojej sypialni gaz i w ten sposób upewniali się, że się nie obudzę w nieodpowiednim momencie. Nie mogli przecież podejmować ryzyka, że ich nakryję. Otworzyłem kolejno szafki na ścianie naprzeciwko drzwi. Nie znalazłem na szczęście gotówki ani narkotyków. Był tam jednak pistolet z amunicją, broń gazowa i taser. Oprócz tego w szafkach znajdowały się przedmioty niepokojące, ale nie takie, za których posiadanie wtrącono by mnie do więzienia. Znalazłem zestaw noży i narzędzi chirurgicznych oraz 3-strunowe piły. Na szczęście były czyste. Nie widziałem na nich śladów krwi. Gdybym je dojrzał, pewnie zemdlałbym ze strachu. Znalazłem również sznury różnej grubości, kaftan bezpieczeństwa, skórzane kneble i kilka zestawów ubrań, złożonych z ciemnych spodni, swetrów oraz sięgających kolan płaszczy. W jednej z szafek znajdowały się również dwie pary butów. Obuwie i ubrania nosiły ślady zużycia. Niepokojące były też dwa pudła czarnych silikonowych rękawiczek, kilkanaście litrowych plastikowych butelek bez etykiety, kilka szczotek ze sztywnym włosiem, zapewne przeznaczonych do czyszczenia sarkofagu, oraz odkurzacz do odsysania wody. Żadnego z przedmiotów nawet nie dotknąłem. Nie chciałem, żeby ci, którzy używają pomieszczenia, zorientowali się, że w nim byłem. Po wyjściu zamknąłem drzwi, przesunąłem szafę na dawne miejsce i schowałem klucz w gabinecie. Musiałem ich przechytrzyć. Tylko wtedy miałem szansę odzyskać moje dawne życie. Obudziłem się następnego dnia, tuż przed dźwiękiem budzika. Po chwili błogiej nieświadomości spojrzałem na szafę i wspomnienie o drzwiach za nimi wróciło. Ciężar znowu przygniótł mi serce. W ustach poczułem kwaśny smak. Zachowywałem się jednak tak jak każdego dnia. Pojechałem do pracy jak zwykle, ale wziąłem sobie wolne w połowie dnia. Był piątek, więc nikogo to nie zdziwiło. Pojechałem do sklepu z elektroniką, by kupić kamery. Chodziło mi o sprzęt mały, łatwy do ukrycia i zapisujący wszystko na dysku. Chciałem, żeby kamery miały bardzo wysoką rozdzielczość, taką, by sąd bez wątpliwości rozpoznał twarz osoby włamującej się regularnie do mojego mieszkania. Znalazłem takie kamery i zakupiłem 3. Wszystkie zapewniały 24 godziny nagrania w najwyższej jakości i to odpowiadało moim potrzebom. Można było do nich zakupić przedmioty, które pozwalały na ich ukrycie, na przykład budzik, książkę, ramę obrazu lub żyrandol. Zdecydowałem się na 2 książki. Obiektyw wystawał ze specjalnego otworu w grzbiecie i był niewidoczny. Wróciłem do domu o zwykłej porze, na wszelki wypadek, gdyby ktoś obserwował moje mieszkanie, i zająłem się montażem urządzeń. Jedno z nich, ukryte w książce, umieściłem na półce. Obiektyw kamery obejmował całą szafę i metr ściany po każdej stronie. Drugą kamerę umieściłem w przedpokoju. Dość łatwo ukryłem ją między płaszczami na wieszaku. Była niewidoczna dla wchodzącego, bo umieściłem ją w kieszeni. Trzecią kamerę przykleiłem pod szafą przy samej podłodze. Obejmowała wejście do sypialni oraz przedpokój. Wiedziałem, że ktokolwiek wejdzie do mieszkania, będzie musiał być uchwycony przez którąś z kamer. Nie było innej możliwości. Kiedy zastanawiałem się, co zrobić z resztą mojego wieczoru, usłyszałem dzwonek do drzwi. Nie wiedzieć czemu serce podskoczyło mi i poczułem pot na karku.
Zwykle nie miewałem gości, a już szczególnie o takiej porze. Niemal na palcach podszedłem do drzwi, popatrzyłem przez wizjer i zauważyłem na klatce schodowej Witolda Krupińskiego, sąsiada spod 23. Był wysoki, około 1,90 m i miał ciemną brodę poprzecinaną siwizną. Do tego krzaczaste, nastroszone brwi. Syknąłem pod nosem. Zupełnie zapomniałem o tym kłamstwie związanym z uszkodzeniem jego Mercedesa w garażu. Dzień dobry, panie Michale, rozpoczął sąsiad. Pan wspominał, że otarł mój samochód w garażu, ale za Boga sprawdzałem z każdej strony z latarką i nic nie mogłem zauważyć. Jest jakaś rysa na bagażniku, ale tej pan nie mógł spowodować, bo jest za wysoko. Właśnie miałem iść do pana, odparłem. Chyba jednak trochę się zagalopowałem. Wydawało mi się, że dotknąłem pańskiego auta, ale jednak nie. To chodziło o tył, jak cofałem. No, też nic nie zauważyłem i to fałszywy alarm był. Krupiński pokiwał głową. No dobrze, w takim razie uznamy to za niebyłe. Tylko dlaczego pan z tym do Adama chodził? Ma pan przecież mój numer, jesteśmy na grupie naszej wspólnoty na Facebooku. Tam mógłby pan się bezpośrednio skontaktować ze mną. Tak, tak, niby tak. Pokiwałem głową, ale jakoś wolałem osobiście. Miałem nadzieję, że pana zastanę. No, ale okazało się, że nic tam nie było. Przepraszam za zamieszanie. Rzeczywiście mogłem inaczej. Krupiński nie wydawał się przekonany. Zmarszczył brwi i śledził moją twarz uważnie, jakbym popełnił jakąś zbrodnię. W takim razie, do widzenia panu. Nie wiem, jakich pan ciemnych sprawek próbuje, ale następnym razem proszę nie nachodzić mojego syna. To młody chłopak i zagubiony i proszę tego nie wykorzystywać. To ostrzeżenie. Odwrócił się na pięcie i poszedł w stronę swojego mieszkania. Nawet się nie obejrzał i zniknął za drzwiami. Byłem tak zdumiony, że mnie zatkało. O co temu człowiekowi chodziło? To nie można już odwiedzić sąsiada? Potem, kiedy już zamknąłem drzwi i wróciłem do sypialni, przyszło mi do głowy, że Adam powiedział ojcu, że zaglądałem do jego sypialni. To mogło go tak zdenerwować. Może jeszcze dodał, że moje wytłumaczenie o przytarciu samochodu w garażu wydało mu się kłamstwem. Pamiętałem przecież, jak wtedy na mnie spojrzał. Poszedłem do salonu i spędziłem wieczór oglądając film. Nie mogłem się na nim skupić. Serce ciągle biło mi przyspieszonym rytmem, bo denerwowałem się, co pokażą kamery po nocy. Potem położyłem się spać o zwykłej porze. Na wszelki wypadek, żeby szybciej zasnąć, najadłem się ciastek i wziąłem dwie tabletki z melatoniną. Miałem ambiwalentne uczucia, gdy wsiadałem po pracy do samochodu stojącego na rozległym parkingu przed moim biurem. Z jednej strony chciałem wiedzieć, kto wykorzystuje moje mieszkanie do nielegalnych celów, ale z drugiej bałem się konsekwencji zdemaskowania tych ludzi. Wiedziałem, że gdy przekażę pliki z twarzami nagranych mężczyzn policji, to rozpocznie się długotrwałe śledztwo, a potem proces. Mogłem być zastraszany, szykanowany, a nawet zabity. Wszystko zależało od tego, kim byli przestępcy, którzy ukrywają ludzi bądź przedmioty w garderobie obok mojej sypialni. I ciągle krążyły mi w głowie nieprzyjemne myśli o tym, że gdy spałem, w sypialni ktoś obok był zabijany, ćwiartowany, owijany w folię, a potem wywożony w worku jako odpad. Bo tylko takie zastosowanie dla pił, noży i ruchomej drucianej konstrukcji z workiem na gruz przyszło mi do głowy. I była to wizja, która zmroziła mnie do kości. Rozważałem nawet, by po prostu uciec, rzucić wszystko w cholerę, wyprowadzić się do hotelu, sprzedać mieszkanie i wynająć kawalerkę na drugim końcu miasta. Zarabiałem dobrze, miałem oszczędności i nie byłem więźniem mojego mieszkania. Oczywiście nadszarpnęłoby to poważnie mój budżet, ale byłbym chociaż bezpieczny. Z drugiej strony, jak mógłbym przerzucać problem ukrytej garderoby na następnego właściciela? A może następnym właścicielem będzie właśnie organizacja przestępcza, która zorganizowała tę skrytkę i nie powinienem się martwić? Z kolejnym kupującym mogło im nie pójść tak łatwo jak ze mną. Zastanawiałem się, czy to nie był ze mną przypadek, okazja,
bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby to zaplanowali. Sprzyjało im zbyt wiele zbiegów okoliczności. Rozejrzałem się, czy nikt mnie nie obserwuje. Parking był pusty. Nie dziwiło mnie to, bo dochodziła 16, a większość pracowała do 17. Wyjąłem ze schowka kamery i za pomocą kabla USB podłączyłem je kolejno do laptopa i zgrywałem pliki podzielone na godzinne fragmenty. Proces ten zajął mi długo, kilkanaście minut. Czułem, że serce mi przyspiesza, a na czole skropił się pot. Oczywiście racjonalna część mojego umysłu wątpiła, że poprzedniej nocy ktoś wchodził do mojego mieszkania. Mogło się bowiem zdarzyć, że korzystano z kryjówki w garderobie stosunkowo rzadko, na przykład raz na kilka tygodni lub miesięcy, lub nawet była to skrytka awaryjna. Ale coś mi mówiło, że jednak nie. Może podpowiadał mi to strach. Kiedy zgrałem wszystkie pliki, rozpocząłem oglądanie filmu z kamery w przedpokoju, bo wydawało mi się, że tak będzie najrozsądniej. Spodziewałem się, że najpierw uchwycę intruzów, jak wchodzą do mieszkania. Założyłem słuchawki na uszy, postawiłem laptopa na kolanach i wbiłem wzrok w przyspieszony 10-krotnie film. Bałem się przyspieszać jeszcze bardziej, bo przejście przez korytarz od drzwi i zniknięcie z pola widzenia zajmowało co najwyżej 3 sekundy, a więc po przyspieszeniu około 0,3 sekundy. To było mało i wymagało ciągłej uwagi przy oglądaniu. Już po 12 minutach oczy zaczęły mnie piec i zastanawiałem się, czy nie należało kupić kamer z czujnikiem ruchu, który włączałby nagrywanie dopiero w momencie, gdy coś się dzieje. Skarciłem się w myśli, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Minęło kolejnych kilkanaście minut i wtedy nagle w korytarzu mignęła czarna postać. Nacisnąłem spację i zatrzymałem nagranie. Serce szarpnęło mi się tak mocno, że mnie zemdliło. Postać nie weszła przez drzwi, ale wyszła. Widziałem jedynie zakapturzony tył głowy. Ubrana w czarny płaszcz osoba w wysokich butach przeszła przez korytarz, otworzyła drzwi i zniknęła na klatce schodowej. Cofnąłem nagranie i je spowolniłem. Usłyszałem kroki, potem postać pojawiła się w kadrze. Widziałem jedynie czarny płaszcz, czarne spodnie i skórzane buty. Mężczyzna przekręcił gałkę zasuwy w mieszkaniu i wyszedł. Nie wykonał żadnego zbędnego ruchu. Miałem nadzieję, że odwróci się, zamykając drzwi, ale ani przez moment nie ukazał swojej twarzy. Szczęknął zamek, gdy zamknął drzwi, a więc posiadał klucze. Zanotowałem godzinę, o której się nagrał. Było to 14 minut po północy. Musiałem posiedzieć przez chwilę z zamkniętymi oczami i się uspokoić, zanim przeszedłem do pliku z zapisem kamer z sypialni. Okazało się bowiem, że ktoś wchodził do mojego mieszkania nie przez drzwi, ale przez taras, okno lub wręcz przez garderobę. Przecież tajne przejście mogło być za którąś z mat wygłuszających dźwięk. Na to właśnie stawiałem. Z drugiej strony, dlaczego z niego nie korzystali, wychodząc, i w jakim celu zachowywali drzwi do mojego mieszkania ukryte za szafą? Mogli przecież je usunąć, zamurować i mieć małą, niezależną ode mnie skrytkę. Natychmiast pomyślałem jednak, że bezpośrednie przejście do garderoby musiało być wąskie i trudno dostępne. Transportowanie czegokolwiek za jego pomocą, a już w szczególności człowieka, sprawiało pewnie ogromne trudności lub było wręcz niemożliwe. Odetchnąłem głęboko. Wskazałem plik z kamery umieszczonej w książce, tej, która obejmowała szafę w sypialni, i rozpocząłem oglądanie od 12. Nie przyspieszałem nagrania. Wystarczyło kilka sekund i czyjeś nagie nogi pojawiły się po prawej stronie, obok łóżka. Ktoś stanął boso na podłodze, postał przez chwilę, a potem stopy obróciły się w kierunku szafy. Cała sylwetka mężczyzny pojawiła się na ekranie. Poczułem mdłości z podekscytowania. Ten ktoś był zupełnie nagi. Widziałem jego pośladki, plecy i tył głowy. Dopiero gdy obrócił się bokiem, by odsunąć szafę, rozpoznałem siebie. Zatrzymałem nagranie, bo poczułem, że brakuje mi powietrza
Wyszedłem z auta i oparłem się o drzwi. Wciągałem w płuca chłodne jesienne powietrze i bardzo, ale to bardzo powoli odzyskiwałem trzeźwy osąd sytuacji. Oczywiście, że cierpiałem na sennowództwo, ale nigdy podczas tych epizodów nie rozbierałem się ani nie przesuwałem przedmiotów, a już szczególnie mebli. Takie postępowanie skłaniało ku innej hipotezie. Hipotezie, która mnie przerażała. Kiedy już wytłumaczyłem sobie wszystko, mój oddech powoli się uspokoił. Przymknąłem oczy i położyłem rękę na piersi. Wszystko w porządku, Michał? Usłyszałem nagle głos z lewej. Otworzyłem oczy i spojrzałem w tamtym kierunku. Chociaż jeszcze czułem, że mam miękkie kolana, przywołałem na twarz uśmiech. Dwa samochody dalej, znad dachu sportowego Audi, spoglądał na mnie kolega, Maciek Żołnaś. Nie utrzymywałem z nim zażyłych stosunków, ale mówiliśmy sobie cześć i czasem zamieniliśmy kilka słów w kuchni przy ekspresie do kawy. Tak, w porządku, Maciek. Odparłem, ale na wszelki wypadek nie oderwałem się od pojazdu. Bałem się, że zachwieję się na nogach. Przez chwilę mi się duszno w aucie zrobiło. Wiesz, czasem są telefony, po których można źle się poczuć. Żołnaś pokiwał głową, ale nie kupił kitu, który mu wciskałem. Miał gdzieś moje zdrowie, ale nie lubił najwidoczniej, jak ktoś mu kłamie w żywe oczy. Bo wyglądałeś tak, jakbyś miał zaraz zawału dostać, mruknął. Obserwowałem cię od momentu, jak wyszedłeś z samochodu. Na pewno nie chcesz do lekarza? Możesz prowadzić? Może wsiądziesz do mnie i cię gdzieś zawiozę na badania. Mam po drodze, to nie kłopot. Nie, Maciek, wszystko w porządku, zapewniłem go. Dzięki za zainteresowanie. Dzięki takim jak ty ma się pewność, że się nie zdechnie na parkingu. To jest dobra myśl. Przywraca wiarę w ludzi. Są też kamery. Wskazał na słup stojący między nami. Nawet jakbym nie przyszedł, to ktoś by zauważył. Może są, ale reakcja mogła być już bez znaczenia, zauważyłem. Wiesz, wtedy liczy się czas. Ale dzięki ci jeszcze raz i do jutra. Chwyciłem za klamkę i wsiadłem do samochodu. Zamknąłem laptopa i wyjechałem z parkingu. Wiedziałem, że ten wścibski ćwok będzie przy mnie węszył tylko dlatego, żeby mi narobić kłopotów. Ubzdurał sobie na pewno, że jestem dla niego jakąś konkurencją o stanowisko dyrektora pionu, ale tak naprawdę to jego nikt nie brał pod uwagę. Pewnie uważał, że jakby mógł rozpuścić plotki o moim złym zdrowiu, to wpłynęłoby to na decyzję. Sobie by nie pomógł, ale mi mógł zaszkodzić. Pojechałem wprost do domu i zatrzymałem się dopiero na parkingu podziemnym pod mieszkaniem. Przez chwilę rozważałem, by dokończyć oglądanie w samochodzie, ale ryzykowałem wtedy, że zobaczy mnie któryś z sąsiadów i przylgnie do mnie łatka dziwaka. Pojechałem więc na górę windą. Kiedy wszedłem do przedpokoju, nie czułem się w nim tak swobodnie jak zazwyczaj. Pewność, że w mieszkaniu nikogo nie ma, gdzieś wyparowała. Nie zdziwiłbym się, gdyby w sypialni, na łóżku, siedział mężczyzna w czarnym płaszczu i czekał na mnie, by urządzić mi rozmowę dyscyplinującą. Położyłem laptop i torbę z kamerami na szafce w przedpokoju, zamknąłem mieszkanie i najpierw zajrzałem do kuchni i wszystkich pomieszczeń. Nikogo nie było. Odetchnąłem wtedy z ulgą. W kuchni zaparzyłem sobie kawy, położyłem na stole laptop, otworzyłem go i popijając z kubka ciemny napój, zacząłem oglądać od momentu, kiedy zidentyfikowałem się na nagraniu. Obserwowałem na ekranie, jak przesuwam szafę, po czym otwieram drzwi. Klucz miałem już w ręku, musiałem się po niego udać przed 12:00, ale to uchwyciła najprawdopodobniej kamera przyklejona pod szafą. Obiecałem sobie, że obejrzę wszystko, co nagrała w ostatniej kolejności. Na szczęście drzwi do garderoby zostawiłem otwarte, więc dokładnie widziałem wnętrze ciasnego pomieszczenia. Obserwowałem, jak podchodzę do jednej z szafek za plastikowym sarkofagiem, wyjmuję ze środka bieliznę, czarne spodnie i płaszcz. Wtedy zakrztusiłem się kawą, bo zrozumiałem, że mężczyzna, którego uchwyciła kamera w przedpokoju o 12:14, był mną.
Z otwartymi ustami oglądałem, jak się ubieram. Zatrzymałem nagranie i zrobiłem zbliżenie na swoją twarz. Rozpoznałem się. To byłem na pewno ja, ale twarz wydawała mi się obca. W części na pewno przez inną fryzurę. Ja włosy czeszę do góry, a tutaj miałem je przylizane i przyklepane na bok. Błyszczały się od wosku. Miałem dziwnie obojętną minę, tak jakbym spał, ale ruchy, które wykonywałem, nie były ruchami somnambulika, były precyzyjne, energiczne i silne, jakbym się gdzieś spieszył. Kiedy już się ubrałem, wyjąłem z kolejnej szafki pistolet, paralizator oraz nóż. Potem opuściłem garderobę i zniknąłem z pola widzenia kamery. Usłyszałem jeszcze odgłos kroków, zamykanych drzwi i szczęk przekręcanego w zamku klucza. Wstałem od laptopa i zacząłem chodzić po pokoju. Jeszcze nie odrzuciłem całkowicie somnambulizmu, bo przecież ludzie są w stanie podczas takich epizodów wykonywać dość skomplikowane czynności. Wątpiłem jednak, że mogą się uczesać i ubrać oraz przesuwać szafy, by dostać się do ukrytych pomieszczeń. To mi bardzo nie pasowało. Oczywiście już wtedy miałem rozwiązanie, ale odrzucałem je ze wszystkich sił. Nie chciałem, żeby pojawiło się w świadomej części mózgu. Próbowało się wydostać, ale przydeptywałem je z zaciśniętymi zębami, bo się go bałem. Ze strachu zacząłem się trząść i pocić. Żeby odpędzić nieprzyjemne i natrętne myśli, uruchomiłem nagranie z kamery w przedpokoju i skupiłem się na ekranie. Nic się nie działo aż do 3:47, kiedy drzwi otworzyły się i wszedłem do środka, wioząc na wózku kartonowe pudło. Rozpoznałem je natychmiast z powodu napisu na przodzie. Było to pudło pozostałe po mojej pralkosuszarce, które obok innych niepotrzebnych pudeł trzymałem w piwnicy. Wózek, którego używałem, był wspólnym sprzętem dla całej wspólnoty mieszkaniowej, zakupionym, by pomóc mieszkańcom wygodnie przewieźć ciężkie pakunki. Wypakowałem pudło w przedpokoju, a potem przewróciłem je ostrożnie na bok i wyciągnąłem ze środka związanego mężczyznę. To był mój sąsiad, Adam Krupiński, 17-letni chłopak spod 23. Zatrzymałem nagranie i odskoczyłem od laptopa, jakby ekran zaczął parzyć. Zrozumiałem, co się stało i poczułem, jak krew napływa mi do twarzy, zatrzymuje się i zaczyna pulsować. Miałem wrażenie, że skóra mi się pali. Pojawił się ból rozsadzający czaszkę. Chwyciłem się za włosy i wybiegłem na korytarz. Obraz zasłaniały mi czarne i czerwone mroczki. Wiedziałem, że miałem atak paniki. Zdarzało mi się to już wcześniej. Brakowało mi tlenu, ale nie mogłem go również nabrać w płuca. Wytrzeszczałem oczy, zachwiałem się na nogach i upadłem na kolana. Bałem się nawet spojrzeć w stronę sypialni i szafy zasłaniającej drzwi do garderoby. Położyłem się na parkiecie i czekałem. Powoli atak paniki minął. Zawsze mijają. Wiedziałem, że nie umieram. Oddech uspokoił się powoli. Zostało jedynie przyspieszone bicie serca, smak żółci w gardle i strach, że zaraz będę się dusił. Podniosłem się na nogi i zebrałem w sobie tyle odwagi, by spojrzeć w stronę sypialni. Wiedziałem, że dowiem się z nagrania, co się stało, ale musiałem tam iść. Trzymając się ścian, na mdlejących nogach dotarłem do szafy. Odsunąłem ją i przytknąłem ucho do drzwi, których jeszcze 3 dni temu nie było. Przynajmniej dla mnie. Nie słyszałem nic oprócz własnej pulsującej w uszach krwi. Żadnych krzyków, słów, trzeszczenia, pukania ani skrobania. Całkowita cisza. Wiedziałem, że nadzieja była płonna, ale lubiłem się oszukiwać. Tylko dzięki niej znalazłem siłę, by wrócić do laptopa. Uruchomiłem nagranie. Mężczyzna na ekranie, który był mną, ale jednocześnie kimś innym, wyszedł z mieszkania. Odprowadził wózek na miejsce i schował zapewne kartonowe pudło w piwnicy. Po 4 minutach znowu otworzył drzwi i chwycił nieprzytomnego i związanego chłopaka za sznur, wiążący mu nadgarstki. Sprawnie zarzucił sobie ciężar na plecy i zniknął z ekranu.
Spojrzałem na godzinę i odnalazłem plik z kamery, która była ukryta w sypialni w książce. Mężczyzna znowu pojawił się na ekranie. Był już w pokoju za sypialnią. Wyraźnie widziałem, jak najpierw kładzie Adama na wieku sarkofagu, cierpliwie owija mu nogi i ręce folią, by uniemożliwić ruchy, a potem ostrożnie opuszcza do plastikowej klatki. Następnie rozebrał się, schował ubrania do szafki, zamknął drzwi, przystawił szafę i pobiegł do łazienki, zapewne by zmyć wosk z włosów. O 3:59 zobaczyłem jeszcze bosą stopę obok łóżka, a potem już nic. Oglądałem w stuporze przyspieszone nagrania aż do 7 rano, kiedy zobaczyłem swoje stopy w piżamie oraz siebie pochylającego się do książki, by wyłączyć kamerę. Zamknąłem laptopa i siedziałem długo, patrząc przez okno na jesienny las pogrążający się w zapadającej ciemności. Nie wiedziałem, co robić. Twarz wykrzywiła mi się bezwiednie i zacząłem płakać, a potem szlochać. Tego było dla mnie za wiele. Czułem, jakby ktoś postawił mi na głowie olbrzymich rozmiarów głaz, który wbijał mnie w ziemię i łamał mi kręgosłup. Co robić? Co miałem robić? W jednej chwili całe moje uporządkowane życie rozsypało się. Wiedziałem, że jestem chory. Osobowość wieloraka. Znałem ten przypadek, bo interesowałem się nim w przeszłości. W literaturze występuje często, ale w rzeczywistości dotyka 2% populacji. Wielokrotnie mniej mężczyzn niż kobiet. Powstaje w wyniku traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Najczęściej molestowania i przemocy seksualnej. Zdawałem sobie sprawę, że wiem o tym zbyt wiele. Czy ten, co jest na nagraniu, dzieli ze mną tę wiedzę? Czy mamy cechy wspólne? Ile to trwało? Kiedy powstał mężczyzna, którego obserwowałem na nagraniu? I dlaczego powstał? Było tyle pytań, których nie chciałem nigdy zadać. Popatrzyłem na wewnętrzną stronę nadgarstków. Na obu miałem grube blizny. Nie wiedziałem, skąd pochodzą. Zdałem sobie sprawę, że ludzie w ten sposób chcą często popełnić samobójstwo. Czy ja też próbowałem? Wróciłem myślą do przeszłości. Byłem sierotą, wychowanym w domu dziecka. Czy tam coś się działo? Nie wiedziałem. Nie pamiętałem nawet adresu budynku, który opuściłem w wieku 18 lat. Próbując sobie przypomnieć cokolwiek z dzieciństwa, widziałem jedynie przed oczami zamazaną twarz człowieka ubranego na czarno. Wraz z tym obrazem pojawiał się zapach skóry, ziemi i krwi. Na sztywnych nogach przeszedłem do sypialni. Wiedziałem, że kiedy usnę, Krupiński zginie. Zostanie pocięty na kawałki, owinięty w folię i wywieziony w miejsce, gdzie można pozbyć się ciała. Ten człowiek, który dzielił ze mną ciało, był mordercą. Czułem to. To nie byłem ja, tylko ktoś inny. Nic o nim nie wiedziałem. Spojrzałem na zegarek. Była 19:00 i zostało już niewiele czasu do 21:00, pory, kiedy zazwyczaj kładę się spać. Początkowe rozedrganie i atak paniki minęły. Zacząłem klarownie myśleć. Nie mogłem przecież pozwolić, by Krupiński, leżący za drzwiami za moją szafą, został zabity. Ale z drugiej strony mogłem na to zamknąć oczy. Łatwiej było po prostu się położyć i zostawić to temu drugiemu. Następnego dnia zobaczyłbym, że pokój jest pusty i problem by zniknął, bo chłopak by już nie żył. Nie chciałem, by umierał. Nie mogłem jednak zadzwonić na policję. Wiedziałem, że nawet jeśli opowiedziałbym, co się naprawdę stało, to w najlepszym razie trafiłbym do końca życia do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, a w najgorszym do zwykłego więzienia na dożywocie. Bóg jeden wiedział, ilu tamten drugi zabił ludzi i jak dobrze zacierał ślady. A ja byłem niewinny. Ja nic przecież nie zrobiłem. Dlaczego miałem cierpieć za niego? Ja żyłem przykładnie, płaciłem podatki, byłem uczciwy i nigdy nie zrobiłem nikomu krzywdy. A nawet jakbym trafił do szpitala psychiatrycznego, to nie czekało na mnie w nim nic dobrego.
Wiedziałem, jak powinno się leczyć osobowość wieloraką, jak długi i skomplikowany był to proces i byłem pewien, że w Polsce nie marnowano sił i środków na takich jak ja. Czekało mnie odosobnienie, rozpacz i półegzystencja na łóżku w Żygowinach i własnym moczu. A nawet jeżeli przepracowano by ze mną traumę i połączono moje osobowości, to przecież nie powstałbym z tego ja. To byłby już ktoś zupełnie inny. Może nawet ten drugi, bo był silniejszy. On pamiętał, co się stało w domu dziecka. To on więził w sobie wspomnienie o tym, co nam się wtedy przydarzyło. Żeby uratować Adama Krupińskiego, musiałem działać sam. Musiałem go przed tamtym ukryć i już wiedziałem nawet gdzie. Tydzień wcześniej jeden z moich kolegów z pracy dał mi klucze do domu, który chcę sprzedać. Poprosiłbym o prowadził klientów po wnętrzu, jak tacy się pojawią, bo wylatuję na 3-tygodniowy urlop. Nikt z kupujących się nie zgłosił, ale dom stał na uboczu i tam mogłem chwilowo przechować Adama Krupińskiego. Wiedziałem, że dzięki temu w nocy nie zginie. Sądziłem, że jeśli ja nie mam dostępu do głowy tego drugiego, to on nie ma dostępu do mojej. Tak, na pewno nie znał moich myśli. Dowodem był fakt, że w przeciągu ostatnich 15 lat 3 razy padłem ofiarą kradzieży. Za pierwszym razem skradziono mi gotówkę przygotowaną na zakup motocykla. Odłożyłem na to 20 000 zł. W noc przed transakcją pieniądze zniknęły. Okno w sypialni było otwarte i wezwana policja stwierdziła, że złodzieje dostali się przez nie do środka. Co ciekawe, zniknął również ogłoszeniodawca, który chciał sprzedać motocykl tak, jakby był w zmowie z rabusiami. 6 lat później, zaraz po tym jak zezwoliłem na biometryczne potwierdzanie transakcji, z mojego konta pobrano przez bankomat 12 000 zł, a przed rokiem ukradziono mi bardzo drogi, niemal nowy laptop, który kupiłem, żeby zaimponować znajomym. Wart był co najmniej 17 000 zł. Domyśliłem się, że za tymi kradzieżami stał mój nocny brat, który przecież też potrzebował pieniędzy, ale nie mógł skorzystać z mojej wiedzy o pinach. Nie miał dostępu do haseł w mojej głowie. To napawało nadzieją, że nie będzie również wiedział, co się stało z Adamem Krupińskim, gdy ten zniknie z sarkofagu. Musiałem uratować tego chłopaka. A potem planowałem zrobić wszystko, by uniemożliwić mojemu nocnemu bratu porywanie kolejnych osób. Poszedłem do sypialni i odsunąłem szafę. Jednak w momencie, kiedy miałem otworzyć drzwi, zatrzymałem się. Adam Krupiński nie wydawał się być po prostu kolejną przypadkową ofiarą. Mój nocny brat nie mógł być tak głupi, żeby przywozić tu sąsiadów. Nie, gdy tak dokładnie przygotował sobie miejsce do więzienia i zabijania. Chłopak musiał go znać. Przypomniałem sobie dziwny sposób, w jaki na mnie spojrzał, gdy przyszedłem do mieszkania Krupińskich. I dlaczego nazwał mnie Michałem? Dlaczego Michał? Czy tak, kazał mu się nazywać mój nocny brat? Musiałem to sprawdzić. Wróciłem do łazienki, otworzyłem szafkę i poszukałem wosku do włosów. Był tam. Sam go kupiłem, bo czasem przydawał się, gdy szedłem na jakąś imprezę. Zmoczyłem włosy, zaczesałem na lewo, tak jak mój nocny brat, i spróbowałem przybrać jego wyraz twarzy. Opuściłem kąciki ust i rozluźniłem wszystkie mięśnie. Zdziwiłem się, jak bardzo zmieniła się moja twarz. Nie poznałbym się na zdjęciu. Wróciłem do sypialni i rozebrałem się do naga. Pomyślałem, że tak właśnie za kilka godzin wszedłby do garderoby mój nocny brat. Nacisnąłem klamkę i pociągnąłem do siebie drzwi. W pokoju paliła się latarka oświetlająca plastikową trumnę. Nie patrzyłem bezpośrednio na Adama, tylko podszedłem do szafki tak, żeby nie widział wyrazu mojej twarzy. Nie chciałem, żeby się zorientował, kim jestem. Z szafki wyjąłem jeden z noży, a potem odwróciłem się do sarkofagu. Adam nie zdołał się uwolnić z folii. Zauważyłem jednak, że nie był zakneblowany. Mówił coś, otwierał wyraźnie i szeroko usta, formułując słowa, ale chociaż nasze głowy były oddalone w linii prostej o nie więcej niż 2 metry, słyszałem jedynie niewyraźne szmery. Sięgnąłem do wieka
i odsłoniłem nawiercone w plastiku otwory, by usłyszeć, co mówi Adam. Jego głos stał się słyszalny, ale ledwie. — Nie rób tego — prosił. — Nie rób. Też mam na ciebie coś. Myślisz, że się nie zabezpieczyłem? Widzieli mnie z tobą, widzieli w kilku klubach. Nie uda ci się. Myślałem, że kimś dla ciebie jestem. Obiecałeś. Pokręciłem przecząco głową, ale się nie odezwałem. Siedzimy w tym razem, kontynuował Adam. Razem jesteś mistrzem, moim mistrzem, a ja uczniem. Oblizał wargi, szukając mojego wzroku. Nie spojrzałem jednak na niego. Nagle zaczął krzyczeć, ale natychmiast zasunąłem otwory na wieku. Jego krzyk został stłumiony niemal całkowicie. Co musiał czuć ten chłopak? Był zaledwie kilka metrów od rodziców, ale wiedział, że czeka go śmierć. Musiał być tu już wcześniej z moim nocnym bratem. Miałem takie przeczucie. Chłopak był wspólnikiem w zbrodni. Tylko dlaczego musiał zginąć? Tego nie potrafiłem zrozumieć. Wyglądało to na chęć zacierania śladów. Może mój nocny brat bał się, że chłopak go zdradzi. Ale dlaczego w tym momencie? Nie rozumiałem tego. Stałem niezdecydowany nad Krupińskim, który przestał już krzyczeć. Wiedział, że to daremne. Jego twarz wykrzywiła się i zaczął szlochać. Przez moment miałem ochotę, by po prostu wyjść i zapomnieć o wszystkim. Wystarczyło położyć się do łóżka. Ten chłopak przede mną był ofiarą, ale wcześniej pomagał zabijać. Miałem co do tego pewność. Może zasłużył na swój los. Przyłożyłem palec do ust, żeby się uspokoił. Zobaczył mój gest dopiero po kilkunastu sekundach. Zamknął usta i wbił we mnie z nadzieją wzrok. Odsłoniłem dziurki w plastikowej trumnie i pochyliłem się nad nimi, żeby usłyszał dobrze moje słowa. Jeszcze nie ma nocy, poinformowałem go. Nie jestem Michałem, ale jego dziennym bratem. Patrzył na mnie nierozumiejącym wzrokiem. Wiedziałem, że po nocy był zmęczony, bo pewnie nie spał od co najmniej 24 godzin i jego możliwości poznawcze były upośledzone. Czekałem cierpliwie, aż połączy wszystko w całość. — Michał? — zapytał. — Nie. — Michał — odparłem. Adam nie wierzył. Myślał pewnie, że to jakaś nowa, sadystyczna gra mojego nocnego brata. Sięgnąłem do głowy, przeczesałem włosy palcami i skierowałem je ku górze. Postarałem się również uśmiechnąć. Pomogło. Adam zawahał się. — Uwolnij mnie! — rozkazał. Uwolnij mnie, bo on mnie zabije. Adam, szepnąłem. Ja jestem tutaj, by stawiać warunki, a nie ty. Ty będziesz odpowiadał na pytania. Ja nie muszę nic robić. Wystarczy, że położę się do łóżka i Michał wszystko za mnie posprząta. On się na tym zna, a ty mu pomagałeś. Byłeś tu, prawda? Chłopak zaprzeczył. Zaczął kręcić głową. Nie kłam, Adam, bo ja potrafię rozpoznać kłamstwo, a ty teraz kłamiesz. Byłeś tu nie raz i wiesz, co on dla ciebie planuje. Wiesz, że wszystko, co mówił, to kłamstwo. Jedynym twoim ratunkiem jestem ja. Ale ja nie wezwę policji. Muszę wygrać z Michałem, ale ty musisz mi pomóc. Jeśli będziesz próbował kłamać, rozpoznam to. Od 20 lat pracuję z ludźmi i wiem, kiedy kłamią. Czuję to. Wtedy, jak wszedłem do twojego mieszkania, też wyczułem, że traktujesz mnie, jakbyśmy się znali. Chociaż się nie znaliśmy, wiedziałem, że kłamałeś. Gdy tłumaczyłeś się, dlaczego nazwałeś mnie Michał. Nie wiedziałem dlaczego, ale wiedziałem, że to kłamstwo. Adam pokiwał głową. Uznałem, że zgodził się współpracować. On tu ich zabijał? Wyszeptał, patrząc gdzieś w bok. Kogo? Facetów, ale zawsze starszych, takich 50-letnich. Najpierw ich bił i gwałcił, potem zabijał, ćwiartował i gdzieś wywoził, ale nie wiem gdzie. Widziałeś to? Pokiwał głową. Raz mi pokazał, niedawno. Dlaczego mu pomagałeś, Adam? Milczał długo i z oczu znowu pociekły mu łzy. Kocham go,
wyszeptał. Kochasz? Zapytałem z niedowierzaniem. Tak, a co? Przełknął łzy i spojrzał na mnie z iskrą gniewu w oczach. Jestem... ja... tak wiem, że ty jesteś hetero z piękną pracką, ale on mnie rozumiał i mi pomógł. Myślałem, że mnie kocha, ale nie kochał. Byłem mu tylko potrzebny i wygodny. Jak to się zaczęło? Spotkaliśmy się w klubie. To nie był przypadek. Potem mi przyznał, że to nie przypadek. Poszedł tam specjalnie i był ze mną. Rozumiesz, był. Pomógł mi i myślałem, że będziemy razem. Pomagałeś mu zabijać? Nie, nigdy. Ale on zabił dla mnie. Pozbył się kogoś, kogo wskazałem. To był zły człowiek i przez niego cierpiałem. Nie chcę o tym mówić, ale pomógł mi. Michał sprawił, że tamten zniknął. Ja byłem tylko głównie czujką, jak ich przewoził. Nigdy go nie mógł zauważyć z tym kartonem. Doszedłem do wniosku, że nie potrzebowałem wiedzy o tym, co razem robili i ile osób zamordowali. Chciałem tylko dowiedzieć się, jak przetransportować Adama do samochodu w taki sposób, by nikt się nie zorientował. Musiałem mieć pewność, że nie będzie próbował krzyczeć, ani nie będzie się szarpał. Muszę cię przewieźć do kryjówki, ale nie mogę cię teraz uwolnić. Wytłumaczyłem. To jest twoja jedyna szansa. Muszę wygrać z Michałem. Myślę, że mam szansę. Głowa opadła mu, jakby nie wierzył, że może mi się udać. Znowu zaczął płakać. Musisz mi powiedzieć, jak on robił, by ci mężczyźni dali się gwałcić i nie robili hałasu. Jak on ich stąd wyjmował? Zapukałem w plastikową klatkę. Używał tasera? Nie, dawał im tabletki. Są w tej małej szafce po prawej. Białe tabletki. Jak się je połknie, to można z ludźmi robić wszystko. Są jak masło. Podszedłem do szafki, którą wskazał mi chłopak i otworzyłem ją. Srebrny pojemnik, blaszany, podpowiedział. Otworzyłem puzderko i wyjąłem dwie tabletki. Obok w szafce znajdowały się butelki z niegazowaną wodą mineralną. Wziąłem jedną. Na wszelki wypadek wyjąłem też taser i położyłem go na podłodze w zasięgu ręki. A klucze do tego sarkofagu gdzie trzyma? Zapytałem, a Adam znowu wskazał mi odpowiednią szafkę. Otworzyłem wieko i kazałem mu usiąść. Chociaż nadal miał związane nogi i ręce, zdołał oprzeć plecy o boczną ścianę. Adam, nie próbuj proszę niczego. Ja nawet nie jestem pewien, czy chcę walczyć z Michałem. Mogę żyć obok niego i tak mi było dobrze przez lata. Chcę cię uratować i pomóż mi w tym. Słuchaj się mnie i nie próbuj uciekać. Pokiwał głową, a potem wystawił język, bym położył na nim tabletki. Połknął je kolejno. Potem przytknąłem mu butelkę z wodą do ust i wypił dwa łyki. To szybko działa? Szepnął. Poznasz, że działa, jak mi oczy zajdą mgiełką. Wydawaj mi wtedy polecenia, ale zaknebluj, bo mogę jęczeć, mruczeć albo pokrzykiwać. Skinąłem głową i czekałem. Wkrótce chłopak stracił przytomność. Piwnica domu, do którego przewiozłem Adama Krupińskiego, okazała się najlepszym miejscem do przytrzymywania chłopaka. W pomieszczeniu było ciepło, a podłogę przykryto starym dywanem. Musiałem jedynie wynieść wszelkie przedmioty, które dawałyby mu szansę na uwolnienie się i zrobienie wystarczającego hałasu, by zaniepokoić sąsiadów. W trakcie przystosowywania piwnicy do roli więzienia Adam oprzytomniał i pomylił mnie z Michałem. Był jeszcze otumaniony przez pigułki, które mu podałem. Płakał i zapewniał, że mnie kocha, będzie posłuszny i wierny do końca i nigdy nikomu nic nie powie. Nie tłumaczyłem mu, kim jestem, tylko kazałem załatwić potrzeby fizjologiczne i napić się wody. Potem znowu podałem mu białe tabletki. Miałem nadzieję, że dzięki temu nie będzie próbował przez przynajmniej kilka godzin ucieczki. Przywiązałem go do zawiasu ciężkich drzwi metalową linką. Oprócz tego poprawiłem jego więzy na nadgarstkach, stopach i na kolanach. Kiedy zabezpieczyłem Adama, wróciłem do mieszkania. Postanowiłem odebrać Michałowi pistolet, taser oraz wszelkie narzędzia służące do tortur i pozbywania się ciał.
Chciałem uniemożliwić mu działalność, albo przynajmniej ją utrudnić. Wyrzuciłem te wszystkie przedmioty do rzeki. Do mieszkania wróciłem o 3 rano i chociaż powieki same mi opadały, wypiłem 3 espresso jedno po drugim i usiadłem do komputera. Miałem plan, by powstrzymać Michała. Był ryzykowny, niemal straceńczy i krótkoterminowy, ale nie potrafiłem wymyślić nic lepszego. Wiedziałem, że przygotowania zajmą mi cały dzień i byłem zdeterminowany, by doprowadzić je do końca. Chciałem wygrać. Michał nie mógł już zabijać. Ten koszmar musiał się skończyć. Kiedy już wszystko przygotowałem i kładłem się spać, drżałem ze strachu. Byłem jednak tak zmęczony, że szybko zasnąłem. Obudził mnie ból. Usta wypełniała mi krew. W gardle czułem jej metaliczny smak, pomieszany z żółcią. Twarz pulsowała, była spuchnięta i pokryta skorupą. Uniosłem się na łokciu i wyplułem krew na podłogę. Na parkiecie obok łóżka dojrzałem kombinerki i jeszcze więcej krwi. Moich rąk nic nie krępowało i z tego płynął wniosek, że mój nocny brat uwolnił się z pułapki, którą na niego przygotowałem. Przed zaśnięciem zapiąłem kajdanki na nadgarstkach i na stopach. Połączyłem je łańcuchem i przymocowałem do wezgłowia łóżka. W nogach postawiłem sejf, który otwierała kombinacja 6 cyfr. To w nim były klucze, żeby otworzyć kajdanki. Zanim spojrzałem na sejf, fala bólu sprawiła, że miałem ochotę wrzeszczeć. Dochodził zewsząd, niemal z każdego miejsca na ciele. Nie pozwolił mi skupić myśli. Przymknąłem oczy, piekły, jakby ktoś do nich nasypał soli. Spojrzałem na zegarek na szafce nocnej. Była 9 rano. Obok budzika stał laptop. Spod jego klapy wystawała kartka papieru. To była wiadomość od niego. Nie miałem co do tego wątpliwości. Ból skakał po całym ciele. Nadgarstki, twarz, stopy, nogi, brzuch i zęby. Ząb bolał najbardziej. Wymacałem językiem bolące miejsce i poczułem, że brakuje mi dolnej trójki. W dziąśle został po niej wielki krater, z którego ciągle wypływała krew. Otworzyłem oczy i spojrzałem na nadgarstki. Kości śródręcza pulsowały, a skóra w tamtym miejscu była obtarta, a w niektórych miejscach zmarszczyła się, jak zgnieciony papier. Mój nocny brat szarpał tak długo, aż wyrwał dłoń z kajdan, łamiąc kości. Każdy ruch palcem sprawiał mi ból. Zacząłem szlochać. Łzy pojawiły się same. Nie mogłem znieść tego bólu. Nie malał, a jedynie zmieniał miejsce. Kąsał wszędzie, jakby otoczyła mnie sfora psów, próbujących wyszarpać ze mnie ciało, osłabić i wykrwawić, a na końcu pożreć żywcem. Szczęki bestii zaciskały się i przecinały skórę, a mną wstrząsały paroksyzmy. Bardzo długo nie poruszałem się w obawie, że pojawi się kolejne źródło bólu. Nie było już jednak innych. Bolały jedynie połamane stopy oraz nadgarstki, które Michał wyszarpnął z kajdan, i miejsce po wyrwanej trójce. Musiałem wstać. On to zrobił i ja też mogłem, ale już wtedy wiedziałem, że nie mam z nim szans. Nie łudziłem się, że wygram. Jak mogłem wygrać? Powoli, bardzo powoli udało mi się usiąść na łóżku. Przeniosłem nogi na podłogę. Połamane stopy bolały przy każdym ruchu, dlatego ukląkłem przed komputerem. Byłem cały spocony z bólu. Zimne dreszcze przechodziły mi po plecach i twarzy. Miałem rany w wielu miejscach na policzkach i na czole, bo skóra piekła mnie, jakby ktoś sypał tam solą. Udało mi się jakoś otworzyć klapę laptopa. System był jedynie zahibernowany. Kiedy ekran się zaświecił, od razu pojawił się przede mną plik z filmem. Trwał 30 minut. Wiedziałem, kogo tam zobaczę. Nacisnąłem guzik uruchamiający nagranie. Na ekranie pojawiła się twarz człowieka, który wykorzystywał moje ciało, ale nie był mną. Mój nocny brat. Od pierwszej chwili nie miałem ani przez chwilę wrażenia, że przemawiam do siebie.
Przede mną stał obcy mężczyzna. Nie dlatego, że miał zaczerwienione policzki i spuchnięte usta, jakby ktoś go pobił i przez to twarz straciła swój normalny kształt i kolor, ale głównie z powodu napięcia mięśni mimicznych, które różniło się od mojego. W jego twarzy nie było uśmiechu. Wszystko było w niej obojętne, oklapłe, złamane. Mój nocny brat patrzył przez chwilę w kamerę i westchnął. Posłuchaj mnie uważnie, Michale. Zaczął, kiwając lekko głową, jakby żałował tego, co zrobił lub tego, co musi zrobić. Wiem, że uważasz mnie za swojego wroga, za kogoś, kto chce naszego ciała dla siebie, kogoś, kto ci przeszkadza. Ale jest zupełnie odwrotnie. Nie uważam cię za wroga. Przeciwnie. Jesteś moim przyjacielem. Nie przeszkadzam ci, ale pomagam. I nawet o tym nie wiesz. Nawet jesteś kimś więcej niż przyjacielem. Jesteś moim bratem. Ukochanym, starszym bratem, którego podziwiam, szanuję i kocham. Twarz mordercy drgnęła, a w kącikach oczu pojawiły się łzy. Spłynęły po policzkach na usta i mężczyzna oblizał je powoli językiem. Patrzył na sufit, jakby chciał zebrać myśli. Ja ciebie pamiętam i wiem o twoim istnieniu, ale ty dowiedziałeś się o mnie niedawno i w całkowicie niepoprawny sposób. I to wszystko moja wina. Przyznaję się, że to wszystko przeze mnie. Ja nie jestem taki jak ty, uporządkowany, rozważny i kompletny. Ja jestem dla ciebie, istnieję dla ciebie i po to, byś mógł być takim, jakim pragniesz być. Czasem oczy zaślepia mi coś czarnego jak smoła, coś okropnego, o czym ty nawet nie masz pojęcia. Ja żyję w świecie po drugiej stronie lustra, Michale. W świecie, gdzie nie ma słońca, miłości ani nadziei, ale jest ciemność, zło i ból. Żyję w nim dla ciebie. Brnę przez ciemności dla ciebie, bo cię kocham. Michał znowu westchnął i oblizał usta. Muszę ci powiedzieć to, co było, bo inaczej nie zrozumiesz. Wiem, że to będzie dla ciebie cios, chociaż pewnie jesteś już na to, co powiem, przygotowany. Uniósł ręce i pokazał blizny na nadgarstkach. To dla ciebie była wskazówka i pewnie gdy na nie patrzysz, coś ci się przypomina. Otóż jesteś wychowankiem domu dziecka, ale nic z tamtego okresu nie pamiętasz. I dobrze, ja powstałem, żebyś ty nie pamiętał. Byłeś ślicznym chłopcem, uśmiechniętym i zdolnym, pięknym. I to stało się twoim przekleństwem. Byli tam ludzie, którzy handlowali twoją niewinnością, ufnością i ciałem. Szczególnie ufnością. Byłeś ufny jak każde dziecko, dobry aż do rdzenia twojego istnienia. I chciałem, żebyś taki pozostał. Oni przywdziewali maskę dobra, podpierali się prawem ludzkim i boskim, a ty byłeś jedynie małym, oszukiwanym chłopcem, otoczonym przez wilki w owczej skórze, z ustami pełnymi frazesów lubieżnych, nieczułych na twoją krzywdę, twoją podeptaną duszę, twoje łzy i ból. Byli o wiele potężniejsi od ciebie, a ty nie miałeś szans na obronę. Kazali ci milczeć i ty milczałeś. Płakałeś i milczałeś. I to trwało latami. W tamtym czasie ja się urodziłem i pomagałem ci przetrwać. Brałem coraz więcej na siebie, bo byłem silniejszy. Byłem gorszy, głupszy, ale potrafiłem wytrzymać więcej. To jednak nie wystarczało. To, co ci robili, wyssało z ciebie wszelką radość, a ja nie mogłem na to patrzeć. Kiedy ukończyłeś 15 lat, twój ból był tak wielki, że jedynie czekałeś na okazję. I znalazłeś ją. Podrżnąłeś sobie żyły na nadgarstkach w łóżku, a oni pewnie z radością pozwoliliby ci umrzeć, ale chłopaki podnieśli alarm i wywieziono cię do szpitala.
I wtedy ja nas poprowadziłem. Nie tylko ciebie i mnie, ale również innych, których potrzebowaliśmy po drodze. Pożarłem ich i wziąłem cały ból na siebie. Wszystkie wspomnienia, wszystkie koszmary. Wszystko wciągnąłem w siebie, bo chciałem, byś był taki jak na początku. W szpitalu spędziliśmy 2 lata. Przechodziliśmy terapię. Odbierałem ci po kawałeczku to, co pamiętałeś. Oddawałem ci życie i radość. Miałeś zapomnieć, ale ja nie mogłem zapomnieć nigdy. W szpitalu chodziłeś do szkoły i okazało się, że jesteś nie tylko piękny i mądry, ale bardzo zdolny. Uczyłeś się, dostałeś stypendium, umiałeś rozmawiać z ludźmi. Ty zapomniałeś, ale ja nie mogłem zapomnieć. Nie tylko dla nas, ale i dla innych. Michał przerwał w tamtej chwili i zamknął oczy. Uśmiechnął się. Nie był to jednak uśmiech radosny, ale wykolejony uśmiech szaleńca. Otworzył oczy i spojrzał na mnie, ciągle nie przestając się uśmiechać. Chcesz zobaczyć? O, na pewno chcesz. Za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, oglądałeś i czułeś pewną satysfakcję, bo sercem wiesz, że istnieje ktoś, komu należało odpłacić. Ach, i ja się odpłaciłem. Michał, korzystając z linków w internecie, pokazał mi fragmenty 4 filmów. Na pierwszych 3 byli mężczyźni. Jasne światło padało na ich stare, umęczone, często zakrwawione twarze. Każdy z nich był nagi i związany. Leżeli na betonowej podłodze i drżeli z zimna. Za każdym razem, kiedy kamera się do nich zbliżała, prosili o śmierć. I za każdym razem pojawiała się ręka, która podcinała im gardła. Ostatnia była kobieta. Ta nie prosiła o śmierć, ale zginęła tak jak inni. Te ohydne staruchy byli bezpośrednimi sprawcami twojego cierpienia. Michał mówił ze wzrokiem nieruchomym i wbitym w ekran. Jego twarz wyglądała tak, jakby na nowo przeżywał to, co im zrobił. To oni zaspokajali swoją chuć. Lubili deptać niewinność i dobroć. A ta chuda baba była dyrektorką domu dziecka. Ona tylko cię sprzedała. Robiła to dla pieniędzy i nie tylko ciebie sprzedała. Dla niej zarezerwowane jest specjalne miejsce w piekle. Ale na wszelki wypadek, jakby piekła nie było, urządziłem jej piekło na ziemi. Udało mi się ją utrzymać przy życiu cały miesiąc. To był mój rekord. Ty czujesz teraz ból, ale ona czuła większy i dłużej. Uwierz mi. Wyrwałem jej po kolei wszystkie zęby. Czasem nic nie robiłem, tylko godzinami siedziałem i słuchałem jej bełkotu. Lubiłem słuchać, jak se pleniła, jęczała i błagała. Tylko jej słuchałem. Leżała w gnoju jak świnia w chlewie, we własnym gównie. Michał popatrzył bezpośrednio w kamerę. Miałem wrażenie, że spogląda mi w oczy. I teraz już wiesz, bracie, dlaczego powstałem? Dokonałem zemsty. Pozwoliłem ci na studia, karierę i życie. Zasługiwałeś na to. I wiesz, że naprawdę chciałem odejść. Myślałem, że jak winni zostaną ukarani, to moja misja się skończy. Myliłem się. To, co we mnie weszło, musiało mnie opuścić. Zło i cierpienie, które we mnie wlano, musiały znaleźć ujście. Na początku zabierałem o wiele więcej naszego czasu. Pamiętasz przecież. W niektórych momentach nawet połowę. Potem jednak oddawałem ci większość, bo ty zasługujesz na życie. Myślałem, że uda mi się oddać ci wszystko i zniknąć, ale się nie udało. Ciągle to we mnie jest. Ten ciężar, ta żółć i ból. Zabicie ich nie zabrało tego do końca. Muszę zabijać dalej. I nie łudź się, że zabijam winnych. O nie,
Odgrywam cały czas spektakl i dokonuję zemsty, która dawno się dokonała. Jestem mordercą, dobrze to odgadłeś, ale ja morduję dla ciebie. Jeśli tego nie robię, moje pragnienia zaczynają przenikać do ciebie. Pamiętasz Annę, twoją narzeczoną sprzed lat? Wyjechaliście razem na 2 tygodnie do Hiszpanii. Cóż to był za wyjazd? Ale przez to, że wyjechałeś, ja nie mogłem się pojawić. Nie mogłem wyjść i rozładować tego, co musiało być rozładowane. Nie chciałem cię zaszkodzić. Pamiętasz, co zrobiłeś? W łóżku w nocy, w apogeum miłosnej rozkoszy, zacząłeś się dusić. Na początku jej się podobało, ta dominacja, ale ty zaciskałeś dłoń coraz mocniej. Ja też tam byłem. Mur, który między nami wybudowałem, stał się cienki jak bibuła. Widziałem, co robiłeś. Chciałeś być tak jak ja. Chciałeś zabić. Na szczęście Anna była silną kobietą. Uderzyła cię na tyle mocno, by się uwolnić. Inaczej byś ją udusił. Zatarłeś to wspomnienie w sobie, ale dobrze wiesz, żebyś ją zabił. Teraz pamiętasz, jestem pewien. Teraz pamiętasz. Miał rację. Pamiętałem. Znowu w ustach zebrało mi się dużo krwi. Wyplułem ją na podłogę. Rozumiesz więc, że musiałem zostać i zaspokajać naszą potrzebę krwi. I zaspokajałem ją. I naprawdę, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, potrzebowaliśmy coraz mniej. Nie będę cię zadręczał liczbami, ale zabijałem rzadziej i oddawałem ci coraz więcej godzin. Obecnie zabieram jedynie 4. Poświęcam je na przygotowania i rekonesans. Monitoruję napięcie w nas i rozładowuję je, kiedy już naprawdę nie mam wyjścia. I wszystko było dobrze, ale mi też zdarzają się błędy. Nie wszystko poszło zgodnie z planem i zapomniałem na koniec przestawić tę cholerną szafę. Wybacz mi, bo to moja wina. Nie przestawiłem tej cholernej szafy. Byłem zmęczony. Wszystko robiłem w pośpiechu. Przez to wszystko się zawaliło. Odkryłeś mnie. Ale na szczęście miałem bezpiecznik w postaci Adama. Poinformował mnie, że już wiesz, albo prawie wiesz. Dlatego przyniosłem go tutaj. Musimy zatrzeć ślady. Michał nagle postawił laptop na stoliku i zszedł z łóżka. Nie wydał z siebie nawet stęknięcia, a szedł przecież na połamanych kościach stóp. Utykał, ale szedł. Uchwyciła to kamera. Wrócił z kombinerkami. Wiedziałem, co za chwilę zrobi. Stanął przed komputerem na rozstawionych nogach. Wiesz, jaki to ból, prawda? Stać na połamanych stopach. Wycedził, chwytając kombinerki. Na jego twarzy nie było jednak widać żadnych oznak cierpienia. Musisz jednak wiedzieć, że ja zrodziłem się z bólu i istnieję po to, by połykać ból. Ze mną nie wygrasz i nie próbuj. Możesz zabić nas obu, ale ze mną nie wygrasz. Michał gwałtownym ruchem uderzył metalową częścią kombinerek w twarz. Trysnęła krew. Ząb nie wypadł jednak od razu, a jedynie pękł. Mężczyzna wypluł fragmenty szkliwa i uchwycił go kombinerkami. Wyrwanie trójki trwało upiornie długo. Nie mogłem na to patrzeć. Zamknąłem oczy. Mikrofon wychwytywał chrzęszczące dźwięki, chlup od wypluwanej krwi i stęknięcia. Otworzyłem oczy, kiedy mój nocny brat znowu się odezwał. To jest jedynie po to, byś wiedział, że nie możesz mnie pokonać. Walka ze mną jest płonna. To tak, jakbyś pozbawiał się płuc, wątroby lub serca. Ja jestem z tobą dla ciebie, bracie, i robię to, co musi być zrobione. Wiesz, że zawsze będziesz musiał zasnąć i wtedy budzę się ja. Ja wytrzymam wszystko. Wszystko wytrzymywałem już przez lata dla ciebie. Najgorsze rzeczy. Jestem twoim ojcem, który cię uczy. Jestem matką, która cię przytula. Jestem bratem, który ci doradza i przyjacielem. A przyjaciele mówią sobie prawdę.
Zdarza się, że bolesną, ale zawsze prawdę. Nie masz wyjścia, kochany, poza tym, żeby wrócić do tego, co było. Kto wie, może nadejdzie dzień, kiedy zniknę i będziesz tylko ty. Miejmy na to nadzieję, bo ja nie chcę żyć. Kto by chciał życie takie jak ja? Co masz zrobić? To bardzo proste. Otwórz plik na pulpicie i zapisz adres, gdzie wywiozłeś Adama. Zrobię z nim to, co trzeba. Wszystko, co jest tutaj, wyczyszczę tak, że nie będziesz miał pojęcia, co się stało. To będzie moja praca. Twoją pracą jest po prostu zapomnieć. Podsunę ci, co masz myśleć. Wydaje ci się to pewnie trudne, tak po prostu zapomnieć, ale to wcale nie jest trudne. Wszyscy zamykają oczy, konsumują, odwracają wzrok. Tak działają miliony ludzi, miliardy, każdy tak robi. Tak po prostu jest. Już przez to przechodziliśmy. Co cię obchodzi, Krupiński? Ludzie umierają i będą umierać. Ważniejszy jesteś ty. Zapomnij. Umiesz. Ja ci pomogę. Wystarczy chcieć. Tak jak zawsze. Wiesz, że nie wygrasz. Wiesz, że to nie ma sensu. Zamykasz oczy na wiele. I na to również zamknij oczy. Każdy tak robi. Po co myśleć o tym, co boli? Szkoda życia. Byłeś w tym samym miejscu 3 razy i udało ci się. Zapomniałeś i teraz również zapomnisz, nie ma ucieczki. Jak zapomnisz, to się uda. Porwano cię i pobito. To byli źli ludzie. Wstawisz sobie zęba, odwiedzą cię przyjaciele. Te kości, które złamałem, łatwo się zrosną. Chcesz żyć swoim życiem przez kolejne lata? Kochać się z kobietami, pić drinki i jeść dobre jedzenie. Mieć nadzieję na dobrą przyszłość. To jest możliwe. Ciężar, który gniecie ci pierś, zniknie. Nie będziesz czuł piołunu w ustach ani krwi. Nie będzie bólu. Możesz mi zaufać. Ja robię tylko to, co jest konieczne dla twojego dobra, bo cię kocham. Liczę na ciebie. Żegnaj. Mam nadzieję, że już nigdy mnie nie zobaczysz. Nagranie skończyło się. I pojawił się czarny ekran. Epilog. Przepraszam, że pana nachodzę. Wiem, że pan był w szpitalu i dopiero dzisiaj rano pana wypisali, ale pewnie pan wie, co stało się z moim synem. W progu stał Witold Krupiński, ojciec Adama, mojego sąsiada spod 23. Tak. Odparłem i stęknąłem, poprawiając się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Miałem usztywnione stopy oraz nadgarstki. Dowiedziałem się jeszcze w szpitalu o tym, że poszukują pana syna, bo policja mnie odwiedziła. Wypytywali mnie o wszystko. Myśleli nawet, że ten atak na mnie był z tym związany. W końcu rzadko się takie coś zdarza. Ledwo tym bandytom uciekłem z tej furgonetki. Bardzo mi przykro, że pański syn zaginął. On nie zaginął, panie Michale, ale uciekł z domu. Napisał list i w nim powiedział, że chce zacząć od nowa życie. To znaczy, list przyszedł tydzień temu. A więc uciekł z domu. Stwierdziłem i naprawdę mi ulżyło. Może nie znałem tego chłopaka, ale wydawał mi się miły i zawsze się do mnie uśmiechał. Tak jakoś dziwnie, ale zawsze. Ale wie pan, wydaje mi się, że większość chłopców wraca. Na pewno on też wróci. Nie jest przecież pełnoletni. Nie jest, potwierdził Krupiński. Tylko jeszcze jedno. Wie pan, ja bardzo dokładnie przeszukałem jego rzeczy w pokoju i nawet zatrudniłem ludzi, żeby dostali się do jego laptopa. Przejrzałem wszystkie jego pliki i napotkałem na tekst piosenki o niejakim Michajle. Zmarszczyłem brwi. O jakimś Rosjaninie? Też tak myślałem, ale jak przeczytałem słowa, to wydaje mi się, że one opisują pana. Wydaje mi się, że on się w panu zadłużył. Bo wie pan, on chyba, to znaczy na pewno, jest gejem. Mi się wydaje, że on z panem szukał kontaktu. Czy pan go odrzucił? Poczułem się dziwnie. Nie byłem gejem i chłopaka znałem jedynie z widzenia.
Było jednak prawdą, że się do mnie uśmiechał, ale nigdy nawet o niczym nie porozmawiał. Ja nie jestem homoseksualistą, odparłem. Rozumiem, że pan się wszystkiego chwyta, ale ja nawet nigdy nie rozmawiałem z pana synem poza kilkoma słowami w windzie. Najdłużej rozmawiałem wtedy, gdy przyszedłem do was do mieszkania, by poinformować o tej mojej fantomowej stłuczce. Ale nawet wtedy szybko poszło. Tak, przypominam sobie, że częstował mnie piwem i zaproponował, żebym został, ale nie zostałem. Nie, ja go nie odrzuciłem. On mi nigdy nie dał odczuć, że jest w ten sposób zainteresowany moją osobą. Słyszałem, że pan się wyprowadza. Zaczął z zupełnie innej strony Krupiński. Samochody podjeżdżają i zabierają meble. Pokiwałem głową. Tak, przyjąłem propozycję pracy w Trójmieście. Jakoś straciłem serce do Warszawy. Wie pan, jak takie rzeczy spotykają człowieka, że go jacyś bandyci pakują do furgonetki, wyrywają zęba i zakuwają w kajdany, by oddał wszystkie pieniądze, to... No, człowiek się obawia. Tym bardziej, że ich nie złapali. Opisałem furgonetkę, bo jak uciekłem na połamanych nogach, to zapamiętałem numery, ale one były przykręcone z innego skradzionego pojazdu. I nic. Wie pan, byli w kominiarkach. W ogóle mało pamiętam. Tylko głosy. Ale głosy policji nic nie dadzą. Nie mają bazy głosów przestępców. Krupiński pokiwał głową. Jakby Adam próbował się z panem jakoś skontaktować, to proszę dać znać. Dobrze? Oczywiście, sąsiedzie. Zrobię wszystko, żeby pomóc. Zapewniłem go szczerze. Szkoda mi było tego chłopaka. Wydawał mi się wartościowy. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania Drzwi, których nie było. Proszę o lajka, komentarz i subskrypcję. Pozdrawiam, Bruno Siak.